Proszę Państwa, kilka spraw takich organizacyjnych. Ja nazywam się Barbara Rajkowska, reprezentuję Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Będę miała przyjemność poprowadzić sesję pierwszą, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałam tylko powiedzieć, rzeczywiście dzisiejszy dzień jest bardzo długi. Konferencja jest zaplanowana w trzech sesjach z krótką przerwą. Sesja pierwsza, wprowadzenie do problematyki zmian klimatu i adaptacji do tych zmian, perspektywa nauk pozaprawnych. Tutaj nie będziemy właśnie dyskutowali o obszarze prawnym, nie będziemy dyskutowali wprost o przepisach, o tym, co powinno się zmienić, jak to powinno wyglądać, w jakim kierunku idziemy. Natomiast będzie to takie krótkie wprowadzenie, ja bym powiedziała, do całej problematyki, dlatego że zostaną przedstawione i scenariusze zmian klimatu do 2100 roku. Porozmawiamy o problemach i potrzebie adaptacji, dlaczego to jest tak ważne. Też porozmawiamy o skutkach, kosztach, korzyściach, czy rzeczywiście ta adaptacja nam się opłaca, czy się nie opłaca, jak powinniśmy do tego podchodzić, jakie są koszty, ale też zostanie pięknie podsumowane właśnie przez profesora Mirosława Miętusa cały problem zmian klimatu, tego jak pokazywane są skutki, co się dzieje na przestrzeni lat, jak to wygląda i to, co właśnie powiedział. Zmiany klimatu, kryzys klimatyczny to jest fakt. My musimy działać już teraz, natychmiast i o tym będzie w sesji pierwszej. Później mamy sesję drugą, zmiany klimatu w świetle prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej i państw członkowskich, kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie zmian klimatu, to jest sesja druga. Później o godzinie 13:40 zaplanowana jest godzinna przerwa, żebyście Państwo mogli złapać chwilę oddechu na kawę, zanim zaczniecie słuchać kolejną sesję. Trzecia sesja, w tej sesji będą panele równoległe, więc zachęcam do zdecydowania się, który panel Państwo chcecie odwiedzić i słuchać, w którym uczestniczyć. Natomiast ja tylko z mojej strony dodam, że cała dzisiejsza konferencja będzie dostępna później na stronie projektu Klimada 2.0. Więc jeżeli ktoś bardzo chciał uczestniczyć w sesjach równoległych, ale niestety musi się na coś zdecydować, bo nie ma możliwości uczestniczyć równolegle i tu, to proszę się nie martwić, będzie możliwość skorzystania, odsłuchania, dlatego że konferencja dzisiejsza będzie dostępna. I właśnie ta trzecia sesja, prawo ochrony klimatu, a inne gałęzie prawa, weryfikacja skuteczności norm unijnych i krajowych, materialne prawo zmian klimatu. I teraz proszę Państwa, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do właśnie wysłuchania i udziału w sesji pierwszej, tej pozaprawnej, ale bardzo istotnej, bardzo ważnej, w której jako pierwsza będzie występowała i prezentowała prognozy zmian klimatu w Polsce w XXI wieku doktor inżynier Joanna Stróżewska, ekspert Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ostatnio pani doktor razem z zespołem przygotowywała scenariusze do 2100 roku. One są już dostępne na stronie projektu Klimada 2.0, więc ja przy okazji zachęcam, żeby naprawdę na tę stronę zaglądać i korzystać z tych materiałów, które przez ekspertów nie tylko prawnych i nie tylko zakładu modelowania pani doktor są tam umieszczane, więc zachęcam, proszę wchodzić na Klimada 2.0, a w tej chwili oddaję głos pani doktor. Serdecznie zapraszam do przedstawienia prezentacji prognozy zmian klimatu w Polsce w XXI wieku. Dzień dobry Państwu, serdecznie dziękuję za przedstawienie. Miałam przyjemność wygłaszać referat na pierwszej konferencji ponad 2 lata temu i w tamtym referacie oprócz zapowiedzi prac, które planowaliśmy wykonać, dyskutowałam również aspekty związane z mitygacją zmian klimatu, z adaptacją zmian klimatu i w jaki sposób one pozostają we wzajemnej relacji. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o rezultatach naszych prac. Między innymi omówię trendy wszystkich parametrów klimatycznych, które do tej pory udało nam się opracować. To jest przede wszystkim temperatura, opad,
i również promieniowanie słoneczne i wiatr, a także chciałabym Państwu przedstawić, w jaki sposób zmiany tych parametrów mogą potencjalnie wpływać na różne gałęzie gospodarki. Oczywiście zmiany klimatu w Polsce są elementem zmiany globalnej. Zatem jeśli myślimy o tym, co się dzieje w Polsce, o tym, co się dzieje w Europie, punktem wyjścia dla nas będą zawsze rozważania w skali globalnej, czyli analizy, które prowadzi Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu. Według prognoz 5. raportu oceny, jak widać, trendy dla większości parametrów klimatycznych, a więc zarówno dla temperatury, dla pokrywy lodu, jak też dla poziomu morza, to są trendy, które wydają się być istotne i postępować w XXI wieku w sposób dosyć znaczący i wyraźny. Zatem określenie tego, w jaki sposób te zmiany klimatu będą kształtować się w Polsce, pozostaje bardzo istotne ze względu na możliwość działań, które możemy podejmować. Odpowiedzią właśnie na te potrzeby, na lepiej zdefiniowane przygotowanie do zmian klimatu jest projekt prowadzony przez Instytut. O tym projekcie wspominał już pan dyrektor. I prace, które prowadził nasz zespół, są zaledwie elementem tego projektu, ponieważ projekt jest bardzo szeroki. Naszym zadaniem było przygotowanie projekcji zmian klimatu właśnie dla różnych parametrów meteorologicznych. To, co adresujemy również i co bardzo chciałabym podkreślić, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań na poziomie europejskim, to jest fakt, że pokusiliśmy się o określenie zmiany potencjału energetycznego dla energetyki słonecznej i dla energetyki wiatrowej w przyszłym klimacie. I również rozszerzamy ten zwyczajowy wachlarz parametrów meteorologicznych, przygotowujemy także prognozy dla wilgotności powietrza, pokrywy śnieżnej i prognozy zachmurzenia. Liczymy na to, że ryzyko związane ze zmianami klimatu, które będzie jednym z wyników naszego projektu, będzie mogło być wykorzystane przez różne sektory gospodarcze. Zdefiniowaliśmy 8 podstawowych sektorów, dla których adresujemy nasze działania. To jest przede wszystkim sektor energetyczny, to jest zaopatrzenie w wodę, rolnictwo, zdrowie, a także transport, bioróżnorodność i gospodarkę leśną, dlatego że w oczywisty sposób zmiany klimatu wpływają na ekosystemy, a także sektor turystyki. W naszych pracach bazowaliśmy na doświadczeniach europejskich. Oczywiście punktem wyjścia są analizy Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, w którym przygotowywane są projekcje globalne. W ramach inicjatywy Cordex przygotowywane są projekcje o wyższej rozdzielczości, które zawierają między innymi spektrum wyników modeli klimatu regionalnego. Dla Europy jest to inicjatywa Eurocordex, która pozwala w rozdzielczości około 12 km przeanalizować zmienność przestrzenną parametrów klimatycznych. Zdecydowaliśmy się na rozważanie 2 scenariuszy rozwoju. Ja za chwilkę jeszcze do tych scenariuszy przejdę. I te wyniki modeli regionalnych zostały dostosowane do warunków klimatu polskiego na podstawie zarówno danych obserwacyjnych, również z wykorzystaniem danych przygotowanych specjalnie dla naszego projektu przez IMGW, jak też danych pobranych z europejskiego serwisu Copernicus i w niektórych przypadkach, w których było to możliwe i uzasadnione, również danych satelitarnych, a więc staraliśmy się wykorzystać bardzo szerokie spektrum dostępnej
informacji. Jeśli chodzi o scenariusze rozwoju, to oczywiście, proszę Państwa, my nie jesteśmy w stanie z wysokim prawdopodobieństwem określić w tym momencie, w jaki sposób zmieni się sytuacja gospodarcza, w jaki sposób będą się rozwijać technologie, w jaki sposób one będą wprowadzane do powszechnego użytku. Jak pokazał rok ostatni i zagrożenie epidemiczne COVID, mogą się zdarzyć również przypadki, które w ogóle nie były w jakiś sposób rozważane, a mogą mieć znaczące, mogą mieć duże znaczenie, jeśli chodzi właśnie o ograniczenia gospodarcze. Zatem w rozważaniach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu przygotowywane są zawsze alternatywne scenariusze rozwoju. W przypadku piątego raportu oceny, który opublikowany był zresztą w roku 2013, a więc w tej chwili oczekujemy na następne analizy, więc tamte założenia też liczą sobie już powiedzmy dekadę. Rozważane były różne scenariusze, my zdecydowaliśmy się na dwa, mianowicie zdecydowaliśmy się na scenariusz opisany akronimem RCP 8,5, który odpowiada wzrostowi stężeń dwutlenku węgla do około 940 części na milion w porównaniu z poziomem obecnym, który wynosi nieco ponad 410 części na milion. I jest to scenariusz, który oznacza, że nasze zapotrzebowanie na energię wzrasta mniej więcej w takim samym stopniu, jak ma to miejsce obecnie, i nie jest przewidywana znacząca zmiana, jeśli chodzi o technologię i zużycie paliw kopalnych. Natomiast scenariusz drugi, nazywany scenariuszem umiarkowanym, zakłada, że ograniczymy nieco nasz apetyt na zużycie energii i również podejmiemy pewne działania odnośnie miksu paliwowego, pewne działania odnośnie technologii, zwiększony zostanie obszar powierzchni zalesionych i w rezultacie będzie oczywiście postępował dalszy wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, ale nie będzie on aż tak znaczący i z obecnego poziomu 410 części na milion wzrośnie do około 540. Natomiast oczywiście w obydwu tych przypadkach przewidujemy wzrosty. Dlatego dalsze nasze analizy adresowane są tak naprawdę przy założeniu, że nasza rzeczywistość będzie prawdopodobnie gdzieś pomiędzy tymi oszacowaniami dla scenariusza RCP 8,5 i RCP 4,5. Oczywiście, proszę Państwa, ja wspomniałam już, że z repozytorium Eurocordex wykorzystaliśmy różne modele klimatu. Dlaczego różne? Dlatego, że odpowiedź tylko jednego modelu klimatu tak naprawdę nie daje nam pełnej gwarancji, że ta zmienność rzeczywista lub też prognozowana została zaadresowana poprawnie. W związku z czym staramy się przeanalizować cały szereg możliwości i to, co Państwo widzicie na rysunku po lewej stronie, te cienkie kolorowe linie, to są właśnie różne realizacje, które zostały w naszej pracy wykorzystane i pomimo tego, że dla konkretnego roku one wykazują znaczące odchylenia pomiędzy sobą, to jeśli bierzemy pod uwagę długi okres czasu, to możemy zauważyć, że pomimo utrzymujących się znaczących odchyleń, trend wzrostowy jest bardzo wyraźny. Zatem tę grupę modeli wykorzystujemy do obliczenia finalnej prognozy, zaznaczonej tutaj czarną linią, natomiast same różnice pomiędzy modelami służą nam jako określenie możliwej niepewności naszej analizy. I chciałabym już przejść do omówienia poszczególnych parametrów. Odniosę się między innymi do warunków termicznych, do opadu, a także promieniowania słonecznego i prędkości wiatru. Na razie jeszcze
bez potencjału energetycznego, ponieważ te prace są dopiero finalizowane. W odniesieniu do temperatury średniorocznej po lewej stronie widzicie Państwo trendy zmian, po prawej stronie jest różnica pomiędzy połową stulecia, więc dekadą 2060-2051 i dekadą minioną. Jak Państwo widzicie, ta temperatura średnioroczna do mniej więcej połowy stulecia wzrasta nam w przypadku obydwu scenariuszy bardzo podobnie, a więc ta różnica zawartości dwutlenku węgla w atmosferze ujawnia się, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy temperaturami, dopiero w drugiej połowie stulecia. Temperatury rosną, oczywiście mniej w scenariuszu umiarkowanym, zdecydowanie bardziej w scenariuszu ekstrapolacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o rozkład przestrzenny tego wzrostu temperatur, to w przypadku scenariusza umiarkowanego większy wzrost zaobserwujemy w części wschodniej Polski, natomiast jeśli sprawy pójdą nieco mniej korzystnie z punktu widzenia właśnie zaangażowania nowych technologii i ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych, to w tym momencie możemy się spodziewać tych wzrostów właściwie na całym obszarze Polski, ze szczególnym uwzględnieniem części północno-wschodniej, która jest naszym obecnym biegunem zimna, oraz obszarów górskich, co nie pozostanie bez wpływu na sektor turystyki. Oczywiście temperatura średnioroczna wynika ze zmienności temperatur średniomiesięcznych i niestety po zmianie na format PDF, ja nie jestem w stanie Państwu pokazać animacji, natomiast te miesiące, w których temperatura zmieni się najbardziej, to będą miesiące zimowe, a więc w miarę jak postępujemy, jak zbliżamy się coraz bardziej do końca XXI wieku, to oczywiście zauważamy wzrost temperatury we wszystkich miesiącach, natomiast jest on najbardziej znaczący w styczniu i w lutym. W odniesieniu jeszcze do różnych parametrów spróbowaliśmy ocenić cały szereg indeksów, które mogą być zaadresowane bezpośrednio do poszczególnych sektorów, a więc liczba dni z temperaturą średniodobową większą od 5 stopni, która określa nam długość sezonu wegetacyjnego, będzie nam się zwiększać w przypadku obydwu scenariuszy i w tym momencie proszę zwrócić uwagę, że rozkład przestrzenny wygląda nieco inaczej, ponieważ największy wzrost liczby dni okresu wegetacyjnego jest dla Polski północno-zachodniej, Polski północnej, w przypadku obydwu scenariuszy oczywiście większe wzrosty w połowie stulecia występują w scenariuszu ekstrapolacyjnym. Natomiast z punktu widzenia liczby dni z temperaturą najniższą w ciągu doby spadającą poniżej 0 stopni, czyli temperatury ujemne w ciągu doby, to jest również indeks, który jest interesujący dla rolnictwa. Widzimy tutaj różnice przede wszystkim w obszarach górskich, w Polsce północno-wschodniej i ogólnie w północnej części Polski dla scenariusza umiarkowanego. Świadczy to przede wszystkim o tym, że analizując wpływ zmian klimatu dla poszczególnego sektora, musimy wziąć pod uwagę cały szereg indeksów właśnie po to, żeby uzyskać jakąś informację, która będzie w sposób holistyczny adresować różne aspekty, a więc nie tylko tą średniodobową temperaturę sprzyjającą rozwojowi roślin, ale również wystąpienie temperatur ujemnych. Jak Państwo widzicie, ta liczba dni przymrozkowych będzie nam malała
i znów ten spadek będzie nieco mniejszy w przypadku scenariusza ekstrapolacyjnego. Jeśli chodzi o zdrowie i turystykę, tutaj takim wskaźnikiem, który może nam dać pewne wyobrażenie o ryzykach, są dni upalne, a więc dni, w których najwyższa temperatura w ciągu doby przekracza wartość 30 stopni Celsjusza i liczba takich dni stopniowo rośnie pod koniec XXI wieku bardziej w scenariuszu ekstrapolacyjnym, jak Państwo widzicie. Wzrostem tych liczby dni dotknięta jest przede wszystkim południowa część Polski, natomiast co interesujące, w zależności od scenariusza, lokalizacja obszarów najbardziej dotkniętych jest nieco inna. W przypadku scenariusza umiarkowanego to jest Polska południowo-wschodnia, natomiast w scenariuszu ekstrapolacyjnym to jest obszar, który już w tym momencie jest obszarem najcieplejszym. Z punktu widzenia turystyki istotna może być również liczba dni mroźnych. To jest parametr, który jest interesujący również z punktu widzenia infrastruktury, a więc ta liczba dni mroźnych maleje nam zwłaszcza w tych obszarach, które w tym momencie są obszarami najchłodniejszymi, a więc wschód Polski i północno-wschodnia część Polski, a także obszary górskie. Jeśli chodzi o roczną sumę opadu, to tutaj zdecydowaliśmy się na nieco inną prezentację, ponieważ brak jest zdecydowanego trendu za wyjątkiem końcówki XXI wieku. Natomiast biorąc pod uwagę, że ta roczna suma opadu wzrasta nam tutaj, zwłaszcza w części wschodniej Polski, natomiast pozostaje niewiele zmieniona w części centralnej. I pamiętając o tym, że wzrasta temperatura, oczywiście oznacza to, że problem suszy może się pogłębić, dlatego że wzrost temperatury przy utrzymaniu zbliżonej wysokości opadu, a nawet nieco wyższej wysokości opadu, oznacza szybsze parowanie, co oczywiście będzie się przekładać również na wilgotność gleb. Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny liczby dni bez opadu, a także zmienność czasową liczby dni bez opadu, to jak Państwo widzicie, ta liczba dni bez opadu nieznacznie maleje pod koniec stulecia, natomiast rozkład przestrzenny jest również nierównomierny na obszarze Polski i ten obszar, który jest obszarem potencjalnego ryzyka, to jest obszar, który już w tym momencie boryka się z problemem suszy, zwłaszcza dotyczy to scenariusza ekstrapolacyjnego. Jeśli chodzi o opad ekstremalny, nieznacznie w drugiej połowie stulecia liczba dni z opadem ekstremalnym, w tym przypadku powyżej 20 mm, ale w projekcie zaadresowaliśmy także opad ekstremalny powyżej wyższych wartości sum dobowych, rośnie i może to dotyczyć różnych obszarów kraju. Promieniowanie słoneczne nieznacznie maleje, zwłaszcza w drugiej połowie stulecia, przekłada się to również na wartości potencjału energetycznego, który określamy na powierzchnię płaską i powierzchnię pochyloną, natomiast ze względu na rozwój technologii fotowoltaicznych nie oznacza to, że uzysk energetyczny musi być na pewno niższy niż obecnie, tym bardziej, że jak Państwo widzicie, ten spadek nie jest bardzo znaczący i w odniesieniu do prędkości średniej wiatru nie widzimy w tym momencie znaczących różnic. Zatem proszę Państwa, podsumowując, wzrost średniej temperatury rocznej wynika zarówno ze zwiększenia się liczby dni gorących w ciepłej porze roku, jak też redukcji liczby dni z temperaturami ujemnymi. W odniesieniu do wysokości opadu znaczące zmiany występują przede wszystkim na wschodzie i północnym wschodzie Polski,
O ile liczba dni z opadem nieznacznie wzrasta, to zwiększa się liczba dni z opadem ekstremalnym i to przede wszystkim przyczynia się do tego wzrostu sum rocznych. Niezależnie od scenariusza, zmiany intensyfikują się w drugiej połowie stulecia. W przypadku promieniowania słonecznego mamy nieznaczną tendencję spadkową i największe zmiany występują w Polsce wschodniej i północno-wschodniej. Natomiast w przypadku prognozy średnich prędkości wiatru nie ma znaczących zmian. Jeśli analizujemy rozkład prędkości, to nieco wzrasta prędkość w okresie zimowym i nieco maleje w okresie letnim. I nasze dalsze prace uwzględniają potencjał energetyki słonecznej i wiatrowej, częstość występowania wiatru w różnych przedziałach prędkości, zachmurzenie, wilgotność względną i oczywiście oczekujemy na nowy raport IPCC, szósty raport oceny i w momencie, kiedy pojawią się projekcje regionalne dla Europy, będziemy aktualizować nasze prognozy. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony prezentującej scenariusze zmian klimatu i portal klimatyczny. I ja serdecznie chciałam podziękować Państwu za uwagę. Pani doktor, bardzo dziękuję. Pani Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska przedstawiła nam scenariusze i tak jak Państwo widzicie, my nie mamy wyjścia. My musimy zacząć bardzo intensywnie działać w kierunku dużych, pozytywnych zmian, aby po prostu dostosowywać się do tych zmieniających się warunków, zmieniającego się klimatu. Więc właśnie ta odporność miast, jaka ona jest, jaka być powinna i jak adaptować się do tych zmieniających się warunków, o tym powie w drugiej naszej prezentacji Małgorzata Hajko, kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych Ochrony Przyrody i Ocen Środowiskowych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Małgorzata Hajko przedstawi prezentację wyzwania adaptacji do zmian klimatu w kierunku odporności miast na zmiany klimatu i proszę Państwa, odporność miast jest bardzo ważna. My dzisiaj mówimy, że to, co się dzieje, te nagłe powodzie, te nagłe susze, huragany i opady, które powodują, że zalewamy nie tylko parkingi utwardzone, ale zalewamy naprawdę ogromne powierzchnie miasta. To są tylko takie drobne przykłady. Dlatego Małgorzata Hajko, Małgosiu, oddaję Tobie głos, jak to z tą odpornością, jak z tą adaptacją. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że mikrofon dobrze ustawiony. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Moja prezentacja, od tego chciałabym przede wszystkim zacząć, że... opiera się na doświadczeniach Instytutu z różnych projektów, w których współpracowaliśmy z miastami, w których współpracujemy nadal z miastami. Źródłem podstaw teoretycznych jest literatura, więc moja prezentacja nie opiera się na badaniach. Literaturę tę podałam na końcu prezentacji. Kto będzie zainteresowany, będzie mógł się z nią zapoznać. A rozpocząć chciałabym od strategii adaptacji do zmian klimatu. Generalnie przyjmuje się, że takie strategie są trzy. Jest to strategia reagowania, zapobiegania i transformacji. Każda z tych strategii ma różne cele i wymaga różnych zdolności od społeczeństwa. Pierwsza strategia, w której mówimy o reagowaniu, gdy wystąpi zagrożenie, jest tak naprawdę strategią, która pozwala nam przetrwać. Musimy się nauczyć radzić z bezpośrednimi zagrożeniami, przetrwać jako gatunek ludzki. Druga strategia, która dotyczy zapobiegania skutkom zagrożeń, bardziej skupia się na proaktywnym działaniu, na uczeniu się na podstawie wcześniejszych doświadczeń, prognozowaniu zagrożeń i odpowiednim dostosowywaniu środków. I ta strategia nazywa się dostosowaniem do zmian klimatu. Natomiast trzecia strategia, w której mówimy o zmianie, o transformacji, wymaga od nas zdolności do włączania adaptacji we wszystkie działania
które realizujemy. Zdolność jest to zdolność do mobilizowania społeczeństwa, polityki, gospodarki, prawa, wszelkich mechanizmów zarządzania właśnie na rzecz adaptacji, w ten sposób, abyśmy się mogli odpornić na zmiany klimatu. Jakie są nasze doświadczenia? W polskich miastach skupiamy się przede wszystkim na strategii pierwszej i drugiej, a żadna z tych strategii nie jest alternatywna. Właściwie wszystkie strategie są potrzebne i powinny być stosowane niezależnie od sytuacji, w której jesteśmy. W polskich miastach, jeśli spojrzymy właśnie przez pryzmat planowania adaptacji do zmian klimatu, w zasadzie skupiamy się na unikaniu strat i ofiar. I działania zwykle planujemy w dosyć krótkiej perspektywie czasu. Schemat na prezentacji tutaj przedstawia cykl przygotowania, wdrażania planu adaptacji do zmian klimatu. Składa się z 5 elementów, począwszy od diagnozy, poprzez wypracowanie i wdrażanie działań adaptacyjnych, a skończywszy na monitorowaniu realizacji planu. Jeśli spojrzeć właśnie przez te nasze doświadczenia kilku ostatnich lat z pracy nad planami adaptacji, to w diagnozie skupiamy się przede wszystkim na zagrożeniach klimatycznych. Zwykle jest tak, że prognozujemy na przykład fale upałów, które będą intensywniejsze, dłuższe. Oceniamy, że populacja osób szczególnie narażonych, 60+ w mieście będzie właśnie narażona na ten czynnik, spodziewamy się określonych skutków. Te skutki uwzględniamy też w analizie ryzyka i głównie te skutki traktujemy bardzo jednowymiarowo, w ogóle ryzyko rozumiemy dosyć jednowymiarowo. Kiedy mówimy jedno zagrożenie, jeden skutek, tak? Adekwatnie do tego planujemy działania adaptacyjne, ale skupiamy się przede wszystkim na zmianie struktur fizycznych. W mniejszym stopniu poszukujemy rozwiązań właśnie budujących odporność, budujących potencjał adaptacyjny. Nasze interwencje to przede wszystkim właśnie interwencje techniczne. Natomiast gdy mamy monitorować efekty naszych działań, skupiamy się przede wszystkim na tym, czy zrealizowaliśmy jakieś działanie, czy jest jakiś postęp we wdrażaniu, natomiast nie pytamy lub tylko w niewielkim stopniu, czy działania były efektywne i czy w ogóle zbliżyły nas do celów adaptacji. Jeśli spojrzymy na kontekst, na warunki, w których działamy, o których wspominał pan profesor Miętus, o które przedstawiła Joanna, to właściwie te warunki wymagają od nas znacznie więcej niż takiego bezpośredniego reagowania na pewne zjawiska, które obserwujemy, które prognozujemy. Po pierwsze, ocieplenie klimatu uruchamia kolejne zmiany na Ziemi. Nie jesteśmy w stanie ich dobrze przewidzieć, nie znamy scenariuszy gospodarczych, o czym opowiadała Joanna. Po drugie, zmiany w systemie klimatycznym zachodzą bardzo szybko, natomiast prawo i polityka są bardzo powolne. Jeśli chodzi o skutki zmian klimatu, te znowu są bardzo silnie związane z konkretnym miejscem, konkretną przestrzenią, są bardzo lokalne. Polityka i prawo powstają natomiast na szczeblu krajowym, nie zawsze są w stanie odpowiedzieć na wyzwania, na potrzeby każdej konkretnej gminy z jej specyficznymi uwarunkowaniami. No i ten czwarty punkt, bardzo istotny, który jest bardzo podkreślany w literaturze, że żyjemy, działamy w warunkach niepewności. Po pierwsze, nie mamy żadnej analogii do tego, co obecnie się dzieje. Nie jesteśmy w stanie zastosować dotychczasowych rozwiązań, które stosowaliśmy dotychczas. I nasz obszar niewiedzy w efekcie jest bardzo, bardzo duży. Po prostu nie mamy gotowych rozwiązań. Odpowiedzią na ten kontekst właśnie, w którym się znajdujemy, jest koncepcja odporności miast na zmiany klimatu, w ogóle koncepcja odporności, gdzie uznaje się, że odporne społeczeństwa to takie, które właśnie potrafią działać w warunkach wysokiej niepewności.
Oczywiście w literaturze jest wiele definicji odporności. Pewne stałe cechy te definicje zawierają. Przede wszystkim właśnie jest to zdolność systemów do radzenia sobie ze zmianami klimatu, do stosowania się, ale przede wszystkim do zmiany. I co bardzo ważne, jest to zdolność do stawania się silniejszymi w obliczu nowych wyzwań. Przepraszam, coś mi tutaj pan profesor. Bardzo przepraszam, ale o, dziękuję za pomoc. Tak więc tutaj w koncepcji odporności na zmiany klimatu najważniejszy jest potencjał adaptacyjny, czyli wszystkie zasoby, które możemy uruchamiać w nieznanej, niepewnej sytuacji. Ten potencjał dotyczy różnych zdolności do podejmowania działań, do wykorzystywania zasobów, do uczenia się. I jeśli teraz spojrzymy na to, co jest potrzebne, żeby w ogóle podejmować działania, to przede wszystkim potrzebna jest wiedza o zagrożeniach. Nawet można powiedzieć głębiej, świadomość zagrożeń, świadomość ich skutków. Oczywiście nie ma możliwości podejmowania działań, jeżeli nie jesteśmy świadomi zagrożeń, co jest dość oczywiste, tak? I wiedza o zagrożeniach nie dotyczy tylko wybranych osób, tylko całego społeczeństwa, wszystkich interesariuszy adaptacji. Drugim elementem, którego potrzebujemy, są oczywiście różnego rodzaju instrumenty, o których Państwo na konferencji będą dzisiaj dużo mówić. Natomiast trzecim elementem, który jest właściwie najtrudniejszy i którego nie mamy i którego musimy poszukiwać, to jest właśnie mechanizm zmiany, różnego rodzaju narzędzia, które pomogą nam szybko reorganizować się, weryfikować wiedzę, zmieniać nasze działania w zależności od tego, jak obserwujemy jakie obserwujemy zmiany. Ważne w tym mechanizmie jest też to, żeby w ogóle społeczeństwo było zainteresowane zmianą. Często mamy po prostu inne priorytety i nie chcemy się zmieniać. Jakie są doświadczenia instytutu w tym zakresie i doświadczenia miast? Jeśli chodzi o wiedzę, wiemy, że jest sporo braków w tym zakresie, że wiedza jest ta niewystarczająca, niedostateczna. Z pewnością każdy z nas, albo większość z nas doświadczyła tego, czy w pracy zawodowej, czy jako obywatele, kiedy potrzebujemy skorzystać z jakichś danych, nie zawsze są one łatwo dostępne, a właściwie są niezbędne do podejmowania działań. Oczywiście nie chodzi tu tylko o działania służb czy administracji publicznej w zakresie gromadzenia danych, ale także generalnie o świadomość społeczną, która również oceniamy jako niewystarczającą. Zagrożenia są bagatelizowane, brakuje zrozumienia dla działań adaptacyjnych, politycy często mają inne priorytety, więc tu mamy jeszcze sporo do zrobienia. Jeśli chodzi o instrumenty, niektóre z nich niestety tworzą bariery zamiast wspierać adaptację do zmian klimatu. Najbardziej oczywisty przykład to działania w granicach administracyjnych, podczas gdy skutki zmiany klimatu i możliwości przeciwdziałania wykraczają poza granice administracyjne. Niektóre z procedur nie ułatwiają, a wręcz utrudniają adaptację, jak na przykład konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Kolejny problem to, wydaje mi się, bardzo duży, ograniczenie wykorzystania instrumentu, jakim jest partycypacja społeczna. Niestety wciąż dominuje takie wrogie nastawienie pomiędzy administracją publiczną i społecznościami lokalnymi. Jeśli zaś chodzi o mechanizmy zmiany, no niestety jesteśmy mało elastyczni. Przykład, proces przygotowania inwestycji jest bardzo, bardzo długotrwały. Od czasu, kiedy zaplanujemy to działanie, przygotowuje się projekt, potrzebne są uzgodnienia, uzyskanie decyzji. Proces ten jest bardzo, bardzo długi.
jeszcze tutaj w przypadku miast, które często korzystają ze funduszy zewnętrznych, muszą złożyć dokumenty do konkursu. W efekcie zdarza się, że inwestycja musi być realizowana w nowych warunkach, przy nowym zagospodarowaniu otoczenia i często niestety przy dostępności nowych, lepszych, nowocześniejszych rozwiązań. Jeśli chodzi o ten trzeci element, bardzo ważne jest też w ogóle zainteresowanie zmianą, o którym już wspomniałam. Tu potrzebny jest coś, co można nazwać duchem zmiany. Oczywiście tego ducha mogą wytworzyć tylko i wyłącznie ludzie. Z naszych doświadczeń, można powiedzieć, dosyć ciekawych z urzędami, z samorządami, wynika, że zwykle jest jeden urzędnik, który jest bardzo zaangażowany, zainteresowany, jest entuzjastą adaptacji, natomiast niestety to zwykle tylko jeden urzędnik. Oczywiście cieszmy się, że mamy tego jednego urzędnika, ale kontekst jest taki, że właściwie nie wykorzystujemy zasobów ludzkich właśnie w kierunku tych mechanizmów zmiany. Generalnie można powiedzieć, że mamy pewne zastane procedury, zasady, rozwiązania, które po prostu jest bardzo trudno zmieniać. Myślę, że może warto jeszcze powiedzieć, że oczywiście tutaj doświadczenia wyłuszczone są dosyć krytyczne, natomiast tak naprawdę w miastach widać bardzo, bardzo duże zmiany. Przykładem jest podejście do rozwiązań bazujących na naturze. W dużych miastach widać, że nastąpiła bardzo duża zmiana pod tym względem. Zmienia się także podejście do współpracy ponad granicami administracyjnymi, ponieważ podejmowana jest współpraca właśnie także w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach obszarów metropolitalnych. Także zmiany następują prawdopodobnie nie dość szybko. I teraz jeśli wrócimy znów do tego schematu planowania adaptacji, wyzwaniem jest traktowanie adaptacji jako procesu, w którym musimy wciąż weryfikować, wciąż poprawiać, usprawniać działania adaptacyjne, w którym właśnie uczymy się, cały czas uczymy się po to, by budować odporność na zmiany klimatu. I nie tylko tę odporność struktury funkcjonalno-przestrzennej, ale przede wszystkim właśnie odporność społeczeństwa. Jeśli więc mówimy o diagnozie, w ocenie ekspozycji miasta na zmiany klimatu musimy lepiej, dogłębniej uwzględniać nie tylko zagrożenia klimatyczne, ale także procesy społeczne, gospodarcze, zmiany w ekosystemach. Gdy rozpatrujemy ryzyko, potrzebne są metody i narzędzia, które pomogą nam rozpoznać to ryzyko jako zjawisko wielowymiarowe, wieloaspektowe, w którym występują skutki pośrednie, skutki skumulowane. Gdy identyfikujemy i wybieramy opcję adaptacji, powinniśmy myśleć o pewnych ścieżkach rozwoju i stosować różne scenariusze, które są możliwe bardziej lub mniej. Powinniśmy w działaniach skupiać się właśnie na budowaniu potencjału adaptacyjnego, czyli zasobów, tak, aby mogły one być wykorzystane bez względu na to, jaka będzie przyszła sytuacja. A przede wszystkim, jeśli monitorujemy efekty naszych prac, musimy się skupić właśnie na efektach, na odpowiedzi na pytanie, czy to działanie było skuteczne i czy w jakiś sposób przybliżyło nas do osiągnięcia celu, czy będzie skuteczne także w przyszłości. Podsumowując, wiele, wiele jest wyzwań związanych z dążeniem do budowania, z dążeniem do odporności zmian klimatu. Tutaj wypisałam te z nich, które uważam są najpilniejsze, najważniejsze i które właściwie musimy podjąć już jak najszybciej, znaleźć rozwiązania na te problemy. Po pierwsze, trzeba skierować jak najwięcej wysiłku na narzędzia planowania i zarządzania, bo tylko w taki sposób możemy także usprawniać działania, także te techniczne.
choćby właśnie w zakresie współpracy. Potrzebne są takie rozwiązania, które nauczą nas, pozwolą nam współpracować ponad granicami administracyjnymi. Zapewnić sprawny przepływ informacji, góra, dół czy dół, góra. Musimy też zapewnić zaufanie pomiędzy partnerami, a jednocześnie zachować różne mechanizmy kontroli. Ważne jest, żeby planowanie, zarządzanie adaptacją, budowaniem odporności było poparte wiedzą. Dlatego wielkim wyzwaniem jest właśnie zwiększanie znaczenia wykorzystania tej wiedzy w adaptacji. Z tym wiąże się także kolejne wyzwanie, jakim jest opracowanie i wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem, metod, narzędzi, takie, które właśnie pozwolą integrować różne poziomy zarządzania, łatwo przekazywać dane pomiędzy różnymi poziomami zarządzania, weryfikować także te działania, można powiedzieć, niemal w czasie rzeczywistym. I pozwolą nam rozpoznać różne interakcje, konflikty, czy to między działaniami, interakcje między różnymi skutkami. I wreszcie, jeśli chodzi o ostatni element, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo trudny do osiągnięcia. Musimy usprawnić, pogłębić, uelastycznić współpracę administracji i społeczności lokalnej. Przede wszystkim nauczyć się wykorzystywać różne narzędzia, jakie mamy do partycypacji społecznej i znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią właśnie równowagę między tym podejściem formalnym, do którego jesteśmy przywiązani, a nieformalnym. Wszystkie te wyzwania właściwie nie są możliwe do podjęcia przy wykorzystaniu dotychczasowych, tradycyjnych rozwiązań. To podejście po prostu musimy zmieniać. Jest wiele obszarów, przede wszystkim właśnie w prawie, którymi musimy się zająć. Myślę, że dzisiejsza konferencja też przyniesie wiele ciekawych inspiracji w tym zakresie. Literatura jeszcze. I bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Małgorzata Hajto, dziękuję Małgosiu bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Małgorzata by mogła na ten temat mówić, myślę, że jeszcze bardzo długo, dlatego że ma ogromne doświadczenie nie tylko w przygotowywaniu planów adaptacji, ich oceny, weryfikacji, przeprowadzaniu warsztatów, przygotowywaniu naprawdę bardzo wielu opracowań. To są lata doświadczenia przygotowywania metodyk, różnego rodzaju dokumentów, także mogłaby na ten temat mówić bardzo dużo, a tak jak przywołane na samym początku, jeżeli Państwo pamiętacie, profesor Miętus powołał się na profesora Macieja Sadowskiego, naszego profesora z Instytutu Ochrony Środowiska, klimatologa, i pan profesor właśnie bardzo często mówi, co miasta muszą robić? Adaptować się, nie mają wyjścia. Miasta muszą adaptować, my musimy się adaptować, a Małgosia mówiła o jednej stronie adaptacji, a w tej chwili Ewelina Siwiec, ekspert z Zakładu Zintegrowanego Monitoringu Środowiskowego z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, pokaże drugą stronę adaptacji. To będą ekonomiczne aspekty adaptacji do zmian klimatu, bo ta ekonomia, Ewelina, przecież jest bardzo ważna. Czasami ludzie mówią, że bez tego nie podejmuje się, i tak jest naprawdę, nie podejmuje się żadnych decyzji, bo to nie chodzi tylko o wydawane pieniądze, ale mówimy o kosztach i korzyściach, które nie zawsze da się przeliczyć na te pieniądze, a jednak trzeba próbować, bo one bardzo są istotne. Więc Ewelina Siwiec, Ewelina, oddaję Tobie głos. Dziękuję, Basiu. Zgadzam się z Tobą w pełni. Dlatego też naszą prezentację poświęcimy ekonomicznym aspektom adaptacji do zmian klimatu i będziemy tutaj mówić zarówno o szkodach i stratach spowodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne, jak również o kosztach i korzyściach wynikających z adaptacji do zmian klimatu. Na wstępie chciałabym, żebyśmy sobie pewne definicje usystematyzowali, jeżeli chodzi o koszty związane z klimatem. Społeczeństwo generalnie ponosi te koszty
i w kontekście zmian klimatu najczęściej szacowane są koszty bezczynności. Są to tak zwane koszty zaniechania, czyli rozważamy scenariusz, w którym nie podejmujemy żadnych działań adaptacyjnych ani żadnych działań mitygacyjnych. I wtedy pojawiają się pewne straty finansowe, które wynikają z wpływu zmian klimatu i z wpływu zjawisk ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych. Ale również określając te koszty bezczynności, czyli braku adaptacji, musimy uwzględnić te koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe, które są generalnie bardzo trudne do wyceny. Koszty mitygacji z kolei związane są z kosztami działań, które mają na celu łagodzenie zmian klimatycznych. Koszty adaptacji to są, można powiedzieć, że koszty adaptacji są kosztami inwestycyjnymi, czyli ponosimy pewien koszt, inwestując w na przykład błękitno-zieloną infrastrukturę, ale wtedy uwzględniamy również koszt planowania danego rozwiązania. Musimy to rozwiązanie wdrożyć i wtedy też ponosimy pewien koszt. No i w kolejnej perspektywie te koszty adaptacji wiążą się z pewnymi kosztami utrzymania tych działań adaptacyjnych. I jeszcze jeden element, który się pojawia, są to nieuniknione straty. I te nieuniknione straty, one pojawią się pomimo, że działania adaptacyjne i działania mitygacyjne zostaną wdrożone. Więc musimy się liczyć z tym, że nie jesteśmy w stanie w pełni zredukować strat finansowych. I aby prawidłowo ocenić te koszty związane z klimatem, musimy przyjrzeć się szkodom i stratom, jakie powoduje niekorzystny wpływ klimatu. Generalnie szkodą nazywamy to, co zostało zniszczone lub stracone w wyniku oddziaływania klimatu. I ta szkoda może mieć charakter policzalny albo niepoliczalny. Czyli te szkody policzalne wyrażamy w takich mierzalnych kategoriach. Najczęściej są to jednostki naturalne, na przykład kilometry uszkodzonych dróg, może to być liczba uszkodzonych domów, może być to liczba poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej. I są również te szkody niepoliczalne, które są trudne do wyrażenia w takich wymiernych kategoriach, czyli zniszczenia środowiska, stres, zniszczenia dziedzictwa kulturowego, bezdomność, która może się pojawić w wyniku zniszczenia budynków przez ekstremalne zjawisko pogodowe i klimatyczne. Tak więc w momencie, kiedy szkoda jest wyceniana, czyli wyrażamy ją w pieniądzu, jest określana jako strata. Te szkody i straty mogą mieć również wymiar bezpośredni i wymiar pośredni. I wtedy, jeżeli mówimy o szkodach, które wynikają z takiego fizycznego oddziaływania zjawisk, czyli są to zniszczenia dobytku, uszkodzenia budynków, to wtedy rozważamy ten wymiar bezpośredni. Natomiast te szkody pośrednie mogą powodować również, te szkody bezpośrednie mogą powodować szkody pośrednie, które wynikają, do których możemy na przykład zaliczyć zwiększone bezrobocie lub spadek konkurencyjności poszkodowanych firm. I generalnie najczęściej w statystykach uwzględniane są te szkody bezpośrednie, szkody i straty bezpośrednie. Natomiast nie oznacza to, że te szkody pośrednie są marginalne, ponieważ one mogą być również dotkliwe, równie dotkliwe jak te szkody, które pojawiają się w wyniku bezpośredniego oddziaływania zjawisk klimatycznych.
I teraz chciałabym Państwu powiedzieć, dlaczego tak z taką uwagą przyglądamy się informacjom o szkodach i stratach. Z tego powodu, że taką informację możemy wykorzystać w wielu zadaniach związanych z analizą ryzyka, z zarządzaniem kryzysowym, jak również z kosztami adaptacji. Przede wszystkim dane o szkodach i stratach są pewnym punktem wyjścia do efektywnego zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych, czyli umożliwiają opracowanie strategii pomocy finansowej dla obszarów dotkniętych, ale również jest to wiarygodna informacja o skutkach niekorzystnego wpływu zmian klimatu. Dzięki takiej informacji identyfikujemy obszary o szczególnej wrażliwości na zmiany klimatu i możemy wspomóc proces decyzyjny lokalnych władz i mieszkańców, jeżeli te szkody i informacje o stratach gromadzimy na poziomie gminy. Tematyka szkód i strat zyskała szczególną rangę w ciągu ostatnich kilku lat. Pojawiają się nawet pewne opinie, że obok adaptacji i mitygacji może się w przyszłości stać trzecim filarem polityki klimatycznej. Szkody i straty zostały również wpisane do porozumienia paryskiego. Uznano właśnie wtedy znaczenie ostrzegania o możliwych stratach i szkodach związanych z niekorzystnym wpływem zmian klimatu oraz znaczenie minimalizowania ich i reagowania na nie. Kolejny ważny aspekt wykorzystania tego typu danych to monitoring celów Sendai. Te cele Sendai wprost mówią o ograniczeniu bezpośrednich strat ekonomicznych spowodowanych przez w stosunku do PKB, więc tego typu informacje również możemy wykorzystać w celu monitorowania. I teraz chciałabym Państwu pokazać kontekst zagadnienia szkód i strat, ale w odniesieniu do analizy ryzyka. W kontekście analizy ryzyka wysokość szkód i strat finansowych zależy nie tylko od czynników związanych z klimatem, ale również od takiego czynnika, jakim jest ekspozycja na zagrożenie. Na przykład, jeżeli budujemy dom na terenie zalewowym, musimy liczyć się z tym, że narażamy się na wystąpienie pewnych strat spowodowanych podtopieniem lub powodzią. I poprzez zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, z adaptacją do zmian klimatu, i ograniczamy te ekspozycje i możemy wpłynąć na to, w jaki sposób te zdarzenia ekstremalne przełożą się na skutki. Kolejny wykres przedstawia statystykę strat, które są spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na świecie. I poza pewnym rosnącym trendem możemy zaobserwować lata, w których zarejestrowano ponadprzeciętne straty. Jest to rok 2005, kiedy pojawił się w Stanach Zjednoczonych huragan Katrina, który spowodował dotkliwe straty finansowe. I rok 2017, i również tutaj w Stanach Zjednoczonych pojawił się huragan Harvey, który przyczynił się do powodzi. Tak więc wysokie straty odnotowywane są również w przypadku, kiedy zjawisko ekstremalne dotyka zamożne kranie, czyli takim czynnikiem kształtującym straty w ujęciu monetarnym jest akumulacja majątku, tworzenie nowej infrastruktury, jak również zagęszczenie ludności. Tak więc bogacimy się i mamy więcej do stracenia. I dlatego te straty w ujęciu globalnym charakteryzuje
tendencja rosnąca. I taką bazę danych dotyczących strat finansowych spowodowanych przez zjawiska pogodowe i klimatyczne również opracowujemy w Instytucie Ochrony Środowiska. Gromadzimy informacje o stratach od 2001 roku. Ta baza danych jest sukcesywnie uzupełniana również dzięki zadaniom, które realizujemy w projekcie Klimada. Jak Państwo widzą, tutaj pojawiające się na obszarze Polski powodzie, susze, podtopienia co roku powodują straty na poziomie od 2 do 5 miliardów złotych, czyli tak do około 0,4% PKB. Z tym, że raz co pewien czas pojawiają się takie ponadprzeciętne straty na poziomie od 0,5 do 1% PKB. I są to najczęściej zagrożenia związane z nadmiarem bądź deficytem wody. Tutaj rok 2001 i 2010, które tak rzucają nam się w oczy, to są lata, kiedy wystąpiły dotkliwe powodzie. Natomiast w roku 2006 i 2015 część strat była spowodowana przez niekorzystne zjawiska, które pojawiły się w sektorze rolnym, w tym są to straty suszowe. I w ramach projektu Klimada, jak już wspomniałam, kontynuujemy tę statystykę. Przyglądamy się stratom, które występują na terenie Polski. Już te pierwsze dane, które zostały zebrane, jednoznacznie wskazują, że w tych latach 2017-2019 pojawiają się szczególnie te straty, które są spowodowane suszą, czyli te straty suszowe. Przepraszam. Dobrze, teraz chciałabym pokazać Państwu nasze podejście do oceny kosztów braku działania. I tutaj na wykresie pokazuję dwie wartości. Pierwsza z nich to jest wartość oczekiwanej straty, a druga to są koszty adaptacji. I załóżmy, że mamy pewne ograniczone możliwości finansowe, które musimy gdzieś zainwestować. Nie wybieramy w tym momencie adaptacji do zmian klimatu, tylko inną inwestycję niezwiązaną z adaptacją. Musimy liczyć się w takiej sytuacji z tym, że pojawi nam się pewna wartość oczekiwanej straty, która będzie wzrastać w czasie. Natomiast koncepcja kosztów adaptacji pokazuje nam z kolei, że w pierwszej fazie, w takiej bliższej perspektywie czasowej, musimy ponieść znaczące koszty adaptacji, a następne fazy, następna perspektywa czasowa związana jest już z kosztami utrzymania, które ponosimy w kontekście właśnie kosztów adaptacji do zmian klimatu. I te nasze koszty braku działania, czyli tego nic nie robienia, szacowaliśmy również w ramach Klimaty 01 i w ramach strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Tutaj ukazano dwa wykresy. Pierwszy dotyczy sumy strat w relacji do PKB, następny sumy strat w miliardach złotych. Jeżeli chodzi o projekt Klimada 02, tutaj skupiamy się na kosztach i korzyściach adaptacji do zmian klimatu, ale w ujęciu takim lokalnym, czyli tworzymy pewne narzędzie wspomagania decyzji, które pomoże jednostkom samorządu
terytorialnego podjąć działania dotyczące inwestycji w adaptację do zmian klimatu. I wróćmy do naszego wykresu. W momencie, kiedy zainwestujemy w adaptację, pojawi się nam pewna nieunikniona strata. Jest to ta strata, o której wspominałam na początku i która wynika z tego, że te pewne straty pojawiają się pomimo tego, że ponosimy pewne koszty działań adaptacyjnych. Niemniej jednak pojawia nam się również uniknięta strata. Jest to wartość oczekiwanej straty, która pojawia się w momencie, kiedy nie inwestujemy w adaptację do zmian klimatu. Jest to różnica pomiędzy tą wartością oczekiwanej straty, a nieuniknioną stratą. Oj. Włączył mi się pan Mirosław Miętus. Ale my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy adaptacja się opłaca? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy porównać pewne koszty adaptacji do zmian klimatu, ale również korzyści, które się pojawią. I patrząc tylko przez pryzmat unikniętej straty, nie szacujemy pełnych korzyści z adaptacji do zmian klimatu, ponieważ my powinniśmy również uwzględniać te korzyści gospodarcze, jak również korzyści społeczne i korzyści środowiskowe. I na pytanie, czy adaptacja się opłaca, powinna nam odpowiedzieć analiza kosztów i korzyści, która jest pewnym narzędziem wspomagania decyzji. W ramach analizy kosztów i korzyści szacujemy wskaźnik korzyści-koszty i jeżeli ten wskaźnik jest większy lub równy jedności, oznacza, że ta wartość korzyści przekracza wartość kosztów rozwiązania. I tak jak wspominałam, w ramach właśnie projektu pracujemy nad kalkulatorem kosztów i korzyści, który będzie takim działaniem skierowanym, które będzie takim narzędziem skierowanym bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego. Ten wskaźnik korzyści-koszty już jest szeroko dyskutowany w literaturze dotyczącej adaptacji do zmian klimatu. Tutaj zaprezentowałam Państwu wyniki projektu Globalnej Komisji Adaptacji, która pokazuje nam jednoznacznie, że w przypadku wdrożenia działań adaptacyjnych w poszczególnych tutaj obszarach te korzyści są znacznie wyższe niż koszty. I tutaj najbardziej efektywne ekonomicznie jest wdrożenie wczesnego systemu ostrzegania, a taki $1 zainwestowany w odporną infrastrukturę według wyników tych badań daje nam $4 unikniętych strat społeczno-gospodarczych. Ale ocena kosztów i korzyści adaptacji do zmian klimatu to również pewne wyzwania, które musimy podjąć. Pierwszym z nich jest fakt, że koszty musimy ponieść już teraz. Natomiast prawdopodobne korzyści pojawią się dopiero po pewnym czasie. No i pojawia się pewna kaskada niepewności, która jest na wielu poziomach oceny kosztów. Przede wszystkim nie wiemy, czy pojawią się nowe technologie, nowe metody adaptacji. I mamy trudne do wyceny koszty i korzyści społeczne i środowiskowe. I tutaj chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda usuwanie skutków powodzi na przykładzie Bogatyni. Tutaj mamy straty spowodowane przez powódź, która nawiedziła Bogatynię w 2010 roku.
Ucierpiało wtedy 1200 rodzin, nastąpiły ogromne zniszczenia dróg, mostów, uszkodzenia oczyszczalni. No i po tej powodzi miasto i mieszkańcy otrzymali ogromną pomoc finansową, która pozwoliła na odbudowę zniszczonych domów i na odbudowę tego miasta. I ten przykład Bogatyni pokazuje, że te szkody policzalne, czyli te drogi, mosty, budynki można odbudować, tylko wszystko zależy od dostępności środków finansowych. Natomiast taka naprawa szkód niepoliczalnych nie jest taka prosta, ponieważ za każdym zdarzeniem kryją się tragedie ludzi, którzy w wyniku klęski żywiołowej stracili bliskich, stracili zdrowie, dorobek całego życia. I tutaj przykładem jest taki wywiad przeprowadzony z mieszkanką Bogatyni, która stwierdziła, że nigdy wcześniej nie przeżyła czegoś tak strasznego. I to właśnie te często pomijane konsekwencje psychiczne, które są niewidoczne, nie pozwalają na ukazanie się w sposób mierzalny, są trudne do wyceny, ale są jednocześnie tymi konsekwencjami, które są najbardziej odczuwalne przez poszkodowanych. I z tego powodu podczas takiej analizy kosztów zmian klimatu, kosztów adaptacji do zmian klimatu, należy mieć na uwadze to, że największą korzyścią z adaptacji jest właśnie ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Dziękuję za uwagę. Ewelina Siwiec, bardzo serdecznie dziękuję za tą bardzo ciekawą prezentację. Tak jak właśnie powiedziałaś, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie wszystko da się wprost przeliczyć, wyliczyć, natomiast tak jak wybrzmiało z pierwszej prezentacji, dni upalnych będzie coraz więcej, to się przekłada na zdrowie, zwłaszcza na grupy te wrażliwe, czyli osoby starsze czy małe dzieci. Małgosia mówiła o potrzebie adaptacji, miasta muszą się adaptować i Ewelina również pokazała, jak to jest ważne, żebyśmy wyceniali, analizowali nie tylko to, co da się wprost wyliczyć, bo to są straty ogromne, ale jakie byłyby zyski, gdybyśmy tych strat uniknęli, ale również te zdrowotne i dotyczące właśnie psychiki bardzo wielu osób. Proszę Państwa, teraz troszeczkę innej strony, bo rozmawiamy o ekonomii również. W tej chwili zaproszę kolegów Roberta Jeszkę i Macieja Pyrkę z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i tu będzie taka rozmowa, dyskusja, bo panowie będą wspólnie przedstawiać najpierw Robert, później Maciej, ekonomiczne skutki wprowadzenia granicznego podatku węglowego w Unii Europejskiej, a ochrona sektorów zagrożoną ucieczką emisji. Także Robert, oddaję tobie głos, zapraszam. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo. Właściwie to nie jest może osobny temat, bo to jest inna strona tego samego medalu. Do tej pory słyszeliśmy właśnie o aspektach ekonomicznych dotyczących skutków przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowania się do tych zmian. I mówiliśmy o adaptacji. Natomiast my byśmy chcieli przedstawić Państwu takie wyniki jednego tematu, który właściwie poruszamy w ramach swoich prac w innym projekcie realizowanym przez Instytut, czy w innych projektach, o których chwilę może powiem, które dotyczą tego aspektu mitygacyjnego, czyli walki ze zmianami klimatu na poziomie takim, żeby one nie zachodziły i żebyśmy nie musieli inwestować w te dostosowania. Oczywiście to jest, nie powiem, że walka z wiatrakami, ale to jest niekończąca się walka i ta walka przybiera coraz bardziej dynamiczny proces w Unii Europejskiej i w Polsce, w związku z czym ona wymaga też odpowiedzi na bardzo szczegółowe czasami pytania i bardzo techniczne pytania, a do tego potrzeba odpowiednich narzędzi, żeby móc jakby mnogość tych zależności ze sobą analizować. My w Instytucie Ochrony Środowiska w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Już takie działania prowadzimy od wielu, wielu lat, natomiast one nabrały takiego przyspieszenia w momencie, kiedy udało nam się uzyskać finansowanie zewnętrzne z grantu unijnego projektu LIFE-owego i już tak naprawdę teraz w grudniu, miło mi poinformować, zaczynamy następny projekt LIFE-owy, który już dotyczy bardziej szczegółowych rzeczy dotyczących systemu handlu emisjami. Natomiast zaczęliśmy w 2017 i udało nam się stworzyć Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, które dysponuje narzędziami ekonomicznymi, sektorowymi do badania właśnie skutków polityk w tych sektorach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych. Ten projekt to jest lifeclimatecake.pl, który już trwa od 2017 i planowane zakończenie jest w połowie 2020. Natomiast od grudnia zaczynamy projekt, który ma się skoncentrować na tym głównym filarze polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czyli systemie handlu emisjami i jego dostosowania do dostarczenia zeroemisyjnej gospodarki Unii Europejskiej do 2050 roku. Ja tu mogę chyba przerzucać slajdy, to ja przejdę już od razu do meritum. To, co chcemy Państwu przedstawić, to jeden z aspektów, który jest, myślę, takim newralgicznym i ciekawym przykładem tego, jak polityka klimatyczna i działania polityczne wpływają na to, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonują przedsiębiorstwa i jak w ogóle może czasami w takim przyspieszonym tempie redukcyjnym niektórych partnerów na arenie międzynarodowej brak refleksji na tym, co się dzieje poza obszarem Unii Europejskiej, może prowadzić do kontrproduktywnych rezultatów, czyli na przykład wzrostu emisji globalnych. I takim problemem, który występuje w ramach nierównego tempa redukcji emisji na świecie, to jest jakby problem międzynarodowy, to nie jest problem tylko europejski czy polski. To jest tak zwana ucieczka emisji, czyli przenoszenie produkcji sektorów energochłonnych, które odpowiadają za dużą emisję, poza obszar Unii Europejskiej. Te podmioty czy sektory, które nie są w stanie sprostać, powiedzmy, konkurencyjności ze względu na koszty wynikające z opłat za dwutlenek węgla wprowadzone do atmosfery, czasami decydują się na to, żeby przenieść tą produkcję do innego, to są koncerny międzynarodowe, czasami decydują się na to, żeby przenieść tą produkcję do Chin, do Indii, tam gdzie takich regulacji jak system handlu emisjami funkcjonujący w Unii nie ma. W związku z czym po to, żeby temu zapobiec, w Unii Europejskiej wprowadzono pewne mechanizmy zapobiegające temu zjawisku i do tej pory w systemie handlu funkcjonowało coś takiego, co się nazywa bezpłatne przydziały czy bezpłatna alokacja uprawnień dla sektorów energochłonnych, czyli część przedsiębiorstw, które są objęte systemem handlu, dostają część uprawnień za darmo, resztę muszą zakupić. I to pomaga, cały czas kontrolujemy tę emisję, ale tak w pewnym stopniu pozwalamy tym przedsiębiorstwom zachować zasady konkurencyjności z partnerami spoza Unii Europejskiej. Drugim elementem, jaki jest, to jest, że czasami te sektory, już bardziej techniczna kwestia, ale część sektorów po prostu potrzebuje dużą ilość energii do produkcji własnych wyrobów. W związku z czym też wprowadzono rekompensaty za wyższe koszty energii elektrycznej. Notabene energia elektryczna jest tym podstawowym źródłem emisji w Unii Europejskiej i w Polsce, które też jest jakby obarczona kosztem i to całościowym ponoszenia kosztu dwutlenku węgla. W momencie, kiedy rozpoczęto jakby przyspieszone patrzenie, może nie przyspieszone, tylko ta refleksja o tym, że zmiany klimatu są naprawdę coraz ważniejszym i bolącym problemem świata, w Unii Europejskiej podjęto ostatnią decyzję, o czym właśnie zaraz powiem, o podniesieniu celów redukcyjnych do 2030 i de facto to się wpisuje w taką politykę ogólną, która prowadzi do ambicji bycia zerowo emisyjną gospodarką czy regionem, jakim jest Unia, do 2050 roku. W związku z czym, żeby umożliwić i jakby te rosnące ryzyko zastąpienia zjawiska ucieczki emisji, zaczęto rozmawiać o innych mechanizmach i tym innym mechanizmem zapobiegającym ucieczce emisji jest tak zwany mechanizm granicznego dostosowania, tak zwany Carbon Border Adjustment Mechanism,
A jednym z tych mechanizmów, który właśnie będziemy przedstawiać, to jest podatek graniczny, border tax adjustment. I on jest najbardziej prostym rozwiązaniem, który może być wprowadzony na granicach Unii Europejskiej, ale jednocześnie wywołujący też dużo kontrowersji. My tą analizę wykonywaliśmy w zeszłym roku i przyjęliśmy do tego scenariusze, które uwzględniają właśnie podniesienie celu redukcyjnego do 2030 roku. To, co jest istotne, to jest to, że ten problem rośnie w momencie właśnie przyjęcia celów wyższych, a na to zgodziły się na grudniowej Radzie Europejskiej wszystkie państwa członkowskie oraz ze względu na to, że komisja w tych konkluzjach już literalnie została zobligowana przez przedstawicieli rządów państw członkowskich do tego, żeby przeanalizowała możliwość wprowadzenia takiego mechanizmu. Ja może na tym skończę i poproszę mojego kolegę Macieja Pyrkę, który jest głównym autorem tej pracy, o przedstawienie jej wyników i zakresu. Bardzo dziękuję, Maćku. Dziękuję bardzo, Robert, za głos. W takim układzie będziemy kontynuować naszą prezentację i opowieść o podatku granicznym. Ja może początkowo przedstawię, z jakich narzędzi korzystaliśmy celem wykonania naszej analizy o granicznym podatku węglowym. W pierwszej kolejności został wykorzystany model symulacyjny, który opisuje działanie systemu ETS. Model ten przede wszystkim służy wyznaczeniu podaży, liczby uprawnień, a także wielkości redukcji emisji, którą będą wykonywali uczestnicy rynku w zależności od liczby uprawnień, jakie mają dostępne. Przy czym model ten umożliwia czy daje możliwości takie jak wymiana handlowa pomiędzy uczestnikami rynku, dużymi uczestnikami rynku. Uczestnicy rynku mogą bankować uprawnienia, mają oni też różne koszty swoich redukcji. Głównym modelem, jaki został wykorzystany celem analizy podatku granicznego, był model równowagi ogólnej. Model ten nazywał się Carbon Regulation Emission Assessment Model. Jest to model globalny, uwzględniający wszystkie gospodarki światowe, przy czym wyszczególnione mieliśmy 10 największych gospodarek, takich jak przykładowo Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia oraz wszystkie państwa członkowskie. Państwa członkowskie były traktowane oddzielnie. Model równowagi ogólnej posłużył nam do wyznaczenia zmian cen produkcji po wprowadzeniu podatku granicznego, a także zmian miksu paliwowego, zmian zużycia energii. Pozwolił nam również na określenie zmian produktu krajowego brutto, a także wielkości dobrobytu, rozumianej tutaj jako konsumpcja gospodarstw domowych. Przeanalizowaliśmy dwa główne scenariusze. Pierwszym scenariuszem był dla nas tak zwany scenariusz, my go nazywaliśmy scenariusz referencyjny, natomiast on tutaj jest oznaczony jako GHG 55. Oznacza to nas, że na zdjęcie gospodarki z 2030 roku, które mieliśmy do dyspozycji, takie prognozy, które zostały wykorzystane w modelu równowagi ogólnej, nałożyliśmy dodatkowo zwiększony cel redukcyjny, który został wyznaczony wcześniej, a jak gdyby może nie tyle wyznaczony, co po zaimplementowaniu wyższego celu redukcyjnego wyznaczyliśmy, w jaki sposób uczestnicy zareagują na tą implementację, jak głęboko będą redukować swoje emisje, czyli te właśnie redukcje, które zostały określone za pomocą Carbon Pie'a,
modelu sumaryjnego europejskiego rynku uprawnień do emisji zostały wdrożone do modelu równowagi ogólnej i tam zaimplementowaliśmy jak gdyby coś, czy pokazaliśmy, co się stanie po zmianie celu redukcyjnego. Przy czym jeżeli chodzi o szczegóły, to całkowity cel redukcyjny równy 55% w roku 2030 został podzielony, podobnie jak to jest zawarte w polityce klimatycznej, podzieliliśmy ten cel na cel dla sektorów znajdujących się w systemie handlu uprawnieniami do emisji i cel na w zakresie sektorów, które są poza tym systemem. I tak sektory znajdujące się w europejskim systemie handlu muszą redukować emisję około 57%, a te sektory, które są poza europejskim systemem handlu, zredukowały emisję o 48%. Oczywiście założony przez nas rozdział celu redukcyjnego jest umowny. To jest coś, co było przedmiotem naszej wcześniejszej analizy i zdecydowaliśmy się, na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, jak de facto zostanie ten cel w rzeczywistości rozłożony, jak ustaną rozkład celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych państwa członkowskich pomiędzy siebie i pomiędzy sektory. Natomiast my w związku z tym, że musieliśmy coś założyć, założyliśmy rozkład, który wydaje nam się najbliższy rzeczywistości. Tak utworzoną fotografię jak gdyby przyszłości gospodarki w 2030 roku, na tak utworzoną fotografię gospodarki nałożyliśmy podatek od emisji na granicach państw Unii Europejskiej. Do wyceny stawki podatku zastosowaliśmy różnicę pomiędzy prognozowaną ceną uprawnień do emisji w europejskim systemie handlu uprawnieniami, a kosztami krańcowymi redukcji emisji w pozostałych regionach świata, tymi kosztami krańcowymi, które wynikają z przyjętych redukcji w porozumieniu paryskim, tak zwanych NDC. Więc sektory, które objęliśmy podatkiem, to sektory energochłonne i wysokoemisyjne, które są uznane obecnie jako sektory zagrożone ucieczką emisji, znajdują się na liście sektorów zagrożonych ucieczką emisji, oczywiście w trochę innej agregacji, jaką mieliśmy do dyspozycji w naszym modelu równowagi ogólnej, ale tym niemniej wszystkie sektory, które w modelu równowagi ogólnej były objęte podatkiem, są sektorami ETS-owymi i są na liście zagrożonych ucieczką emisji. To są takie produkty jak produkty ropopochodne, produkcja chemiczna, minerały niemetaliczne, przemysł papierniczy, metale żelazne i metale nieżelazne. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że sektory te ogółem zgodnie z naszą projekcją w 2030 roku będą miały około połowę emisji w ETS-ie, czyli stanowią istotną, bardzo ważną część emisji, która jest objęta systemem handlu uprawnieniami. Jeżeli chodzi o emisyjność tych sektorów, to zgodnie z rysunkiem, który Państwo widzicie obecnie na slajdzie, emisyjność produkcji w Unii Europejskiej jest znacznie niższa niż emisyjność w tych samych sektorach produktów importowanych z reszty świata. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wskaźnik emisyjności, jaki wyznaczyliśmy, to jest emisja bezpośrednia i pośrednia, czyli pośrednia to ta emisja, która jest powiązana z emisją wynikającą z produkcji energii elektrycznej zużywanej do danego procesu technologicznego, czyli tą sumę emisji pośrednich i bezpośrednich odnieśliśmy do wartości dodanej. Czyli interpretując wyniki naszej analizy, warto zwrócić uwagę na fakt, że oprócz tego, że emisyjność przemysłu w Unii Europejskiej
prawdopodobnie jest istotnie niższa niż emisyjność tych samych sektorów poza granicami Unii Europejskiej, to również na wynik tych wskaźników na pewno duży wpływ ma wartość dodana. Wydaje się, że wartość dodana w sektorach państwach rozwiniętych, takich jak państwa regionu Unii Europejskiej, jest po prostu znacznie wyższa, co może wpływać na wartości tych wskaźników. Tym niemniej różnice w emisyjności produkcji w Unii i poza Unią Europejską mogą być istotnym czynnikiem, który wpływa na skalę zjawiska ucieczki emisji. Warto tu zwrócić uwagę, w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który de facto nie został pokazany na rysunku, natomiast chciałbym o nim opowiedzieć. Analizując dane na temat emisyjności, zauważyliśmy, że niestety emisyjność polskiej gospodarki w wielu przypadkach odbiega od średniej Unii Europejskiej w takim znaczeniu mało korzystnym. Przykładem tutaj dość ekstremalnym może być produkcja w sektorze chemicznym, gdzie wartość emisyjności odniesiona do wartości dodanej była około trzykrotnie razy wyższa w Polsce niż średnia w Unii Europejskiej. Sektory, które objęliśmy podatkiem, czyli te sektory energochłonne i wysokoemisyjne, w całkowitej wymianie handlowej mają istotny, ale nie przeważający udział. I tak odpowiednio sektory objęte podatkiem mają 22% udział w wartości importu i 32% udział w wartości eksportu. Czyli jak widać w strukturze wymiany handlowej decydujące znaczenie mają jednak sektory, które znajdują się poza tą listą, którą jak gdyby zaadoptowaliśmy do naszego podatku granicznego, czy którą uwzględniliśmy w naszym podatku granicznym. Jeszcze warto zwrócić uwagę na wielkość importu w sektorach objętych podatkiem w stosunku do produkcji krajowej. Jak widać na rysunku po lewej stronie, wielkość produkcji wewnątrz Unii Europejskiej w sektorach objętych podatkiem jest zdecydowanie wyższa niż wielkość importu. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia efektów wprowadzenia podatku na całą gospodarkę. Przeciętne stawki podatku granicznego. Generalnie po zaimplementowaniu podatku granicznego, którego stawka była różnicą pomiędzy ceną WTS a ceną w pozostałych regionach, a wartość tego podatku również wynikała z wartości emisyjności. Zauważyliśmy, że całkowita wielkość tego podatku odniesiona do wielkości importu do regionu Unii Europejskiej nie jest wysoka i ona waha się w granicach od 3 do 0,5%. Czyli przykładowo dla metali nieżelaznych wartość podatku całkowitego, jaką zapłacą sektory, importując produkty do Unii Europejskiej, to będzie 3% całkowitej wartości importu netto. Netto oznacza tutaj, że nie uwzględniamy kosztów transportu i kosztów pozostałych podatków. Po zaimplementowaniu podatku w obszarze Unii Europejskiej w pierwszej rundzie otrzymaliśmy wzrost cen importu. Wzrost cen importu przełożył się
w sposób jednoznaczny na spadki wartości importu. No i te spadki, zarówno wzrosty cen produktów importowanych, jak i spadki, całkowite spadki wielkości importu w obszarze Unii Europejskiej były różne w różnych sektorach. Największe dla sektorów metali żelaznych i minerałów niemetalicznych. Różnie też wielkość spadków importu rozkładała się po państwach członkowskich, lecz średnio dla Unii Europejskiej jej spadek importu wyniósł zaledwie 0,5%. Po spadkach, po zaobserwowanych spadkach wartości importu, kluczowym wnioskiem był wzrost produkcji w państwach Unii Europejskiej w sektorach objętych podatkiem. Mieliśmy taką sekwencję wydarzeń. W pierwszej rundzie wzrost cen importu, w drugiej spadek wartości importu i import zastępowany jest produkcją wewnątrz Unii Europejskiej, przy czym tylko i wyłącznie w sektorach objętych podatkiem. Natomiast zwiększenie produkcji w Unii Europejskiej i wzrost cen importowych przełożyło się również na wzrosty cen wewnątrz Unii Europejskiej, cen produkcji. I te wzrosty cen produkcji, jak i wzrosty cen importowych wpłynęły na to, że sektory nieobjęte podatkiem zaczęły produkować mniej. I więcej w tych sektorach nieobjętych podatkiem zaczynam importować z państw zewnętrznych. Kluczowym wnioskiem ze slajdu, który Państwo w tej chwili widzicie, są wzrosty produkcji i spadki produkcji w wartościach monetarnych. Jak widzimy, suma wzrostów produkcji w sektorach objętych podatkiem praktycznie prawie w całości jest niwelowana przez spadek produkcji w przetwórstwie przemysłowym. Warto może tutaj zaznaczyć, że nie w całości. Jednak mamy taki mały margines, który pozwala nam stwierdzić w tym momencie, że jednak całościowo produkcja w państwach Unii Europejskiej, całkowita produkcja rośnie. Jednak ona rośnie niewiele, głównie ze względu na to, że zaobserwowano spadki produkcji w sektorach nieobjętych podatkiem. Wzrosty produkcji przełożyły się oczywiście na zmiany wartości dodanej w sektorach i wielkość produktu krajowego brutto, całkowitą wielkość. Jak widzimy z rysunku pokazanego w prezentacji, zmiany wartości produktu krajowego w obrębie państw członkowskich były bardzo znikome. To są te niebieskie słupki. Widzimy, że one oscylują w granicach, praktycznie w granicach 0%. Natomiast dość istotnym wnioskiem, jaki możemy wyciągnąć po naszej analizie, jest wzrost konsumpcji gospodarstw domowych spowodowany podatkiem granicznym. Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych jest skutkiem głównie wzrostu wartości pieniądza w regionie Unii Europejskiej. Tak można krótko to określić. Średni wzrost konsumpcji gospodarstw domowych, czyli ten dobrobyt, często wzrost konsumpcji określany jest jako wskaźnik dobrobytu, w państwach Unii Europejskiej był równy około 0,05%. Nie jest to wynik wysoki, jednak zauważalny, znacznie bardziej zauważalny niż zmiany produktu krajowego brutto. Oczywiście jak każdy podatek musi mieć związek ze zmianą wpływów do budżetu państw członkowskich. I tak wprowadzenie podatku granicznego oczywiście skutkuje tym, że w państwach Unii Europejskiej,
gospodarce Unii Europejskiej rządy zbierają trochę więcej, mają troszkę większy przychód. Na 2030 rok, zgodnie z naszymi szacunkami, przychód państw członkowskich z tytułu wprowadzenia tego nowego podatku osiągnąłby wartość około 7,5 miliarda euro. Przy czym w Polsce ta wielkość wyniosłaby około 0,3-0,4 miliarda euro, co jest wynikiem, tutaj warto zwrócić uwagę, wynikiem prawie czterokrotnie razy mniejszym niż wynik niemiecki. Głównie różnice pomiędzy różnymi wpływami do budżetu są powodowane tym, że bogatsze państwa Unii Europejskiej, czy też bogatsze regiony Unii Europejskiej po prostu więcej produktów importują. W związku z tym będą miały większy przychód z tytułu wprowadzenia nowego podatku. Warto jednak zaznaczyć, że w związku z tym, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, być może przychody z podatku granicznego nie musiałyby w całości być rozdzielone w taki sam sposób, jak w sensie proporcjonalnie do importu państw członkowskich. Można by było je dzielić inaczej, na przykład kompensując skutki wprowadzenia, negatywne skutki wprowadzenia polityki klimatycznej dla gospodarki. Wpływ, podatek graniczny miał również pozytywny wpływ na emisję światową i emisja ta zmalała o około 24 miliony ton, co stanowiło około 10% dodatkowego wysiłku redukcyjnego, jaki musiałby wykonać sektory objęte podatkiem po zmianie celu redukcyjnego Unii Europejskiej z 40 na 55%. Podsumowując, chciałbym zauważyć, że zgodnie z naszą analizą, podstawowymi wnioskami, jakie wysunęliśmy po wprowadzeniu podatku granicznego, to są takie, że całkowita produkcja w państwach Unii Europejskiej, w szczególności sektora energochłonnych, rośnie. Podatek graniczny doprowadziłby do obniżenia światowej emisji, jednak tutaj wartość prognozowane, zmiany prognozowane, pozytywne zmiany nie są duże ze względu na to, że już w scenariuszu, który był dla nas takim scenariuszem podstawowym, tym scenariuszem, który opisywałem, GHG 55, czyli scenariuszem referencyjnym dla nas, uwzględniliśmy również ochronę sektorów zagrożonych ucieczką emisji, która obecnie funkcjonuje w systemie handlu uprawnieniami. To jest przydział bezpłatnych uprawnień. Z pewnością, gdybyśmy nie uwzględnili tego przez przydział bezpłatnych uprawnień, to ten efekt wprowadzenia podatku granicznego byłby znacznie wyższy. No i z wprowadzeniem podatku granicznego również wiąże się taki efekt, jak podniesienie przychodów do budżetu państw członkowskich. Dziękuję bardzo za uwagę i jestem oczywiście otwarty na wszystkie pytania w zakresie naszej prezentacji. Dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście ta prezentacja będzie dostępna, ten cały wykład będzie dostępny na stronie Klimat 2.0, tak, że będziecie Państwo mogli jak najbardziej przeanalizować te wszystkie dane jeszcze raz bardzo dokładnie. Także bardzo dziękuję kolegom Maciejowi Byrka i Robertowi Pieszkę za przedstawienie tej prezentacji. Proszę Państwa, w tym panelu mamy jeszcze jedną prezentację, o której już wspominałam na początku, taką podsumowującą, zbierającą, pokazującą tak naprawdę, co się dzieje w Polsce, jak to wygląda. Zagrożenia związane ze współczesną zmianą klimatu na obszarze Polski i potrzeba adaptacji. Tą prezentację zaprezentuje profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu
badawczego. Pan profesor już chwilę wstępu podczas przywitania tutaj nam przedstawił, powiedział, jak ważna jest dla nas ta konferencja i generalnie zajmowanie się tą tematyką. Są to rzeczy bardzo trudne, ale bardzo istotne, bardzo ważne. Mam nadzieję, że pan profesor już do nas dołączył. Czekam tylko na potwierdzenie, czy już jest ponownie na linii, bo tak jak mówiliśmy, ta pierwsza nasza sesja nie jest sesją, tak jak Państwo zauważyliście, stricte prawną. My odwołujemy się, Małgosia o tym mówiła, jak ważne są zmiany prawne i te kolejne sesje, sesja druga, a trzecia, gdzie będą różne panele, jest już poświęcona prawu, zmianom i propozycjom, jakie powinny być wprowadzane. Natomiast nasza sesja pierwsza, taka wprowadzająca, mówiąca o tym, jakie są potrzeby adaptacji, jak zmienia się klimat, jakie są scenariusze do 2020 roku, jak z punktu widzenia pieniądza, co trzeba zrobić, żeby się adaptować i jak to liczyć, kwantyfikować i rzeczywiście dużo lepiej wydać pieniądze na adaptację niż na usuwanie skutków. Zaraz mam nadzieję, że uda się. Pan profesor dołączy. Zaraz spróbujemy. Mam nadzieję, że rzeczywiście uda się zaraz panu profesorowi do nas dołączyć i będziemy mogli podsumować ten pierwszą naszą sesję właśnie wystąpieniem pana profesora o zmianach klimatu, zagrożeniach związanych ze współczesną zmianą klimatu na obszarze Polski i potrzebach adaptacji. I tak jeszcze wracając, proszę Państwa, do tego, co dzisiaj usłyszeliśmy w pierwszej prezentacji dr Joanny Stróżewskiej, która podkreślała, że patrząc na analizy wykonane dla zmian, mówiących o zmianach klimatu do 2100 roku, temperatura rośnie, to będzie się przekładało na zdrowie, zwłaszcza dla grup wysokiego ryzyka, czyli osób starszych, dzieci małych, osób chorujących. Więcej będzie dni upalnych, mniej będzie dni przymrozkowych, więc patrząc na doświadczenia ostatnie, teraz jeżeli popatrzymy za okno, rzeczywiście mamy chwilę śniegu, ale jest to tylko chwila, już jest ocieplenie, już za chwilę śnieg ma zniknąć. Czy będzie powtórka tego, co się działo na początku 2020 roku, że praktycznie pokrywy śnieżnej nie było i zaraz nie było roztopów, była susza. Czy znowu w tym roku ten scenariusz się powtórzy? To przekłada się na rolnictwo, wtedy mamy większą potrzebę nawadniania, więc to wszystko, tak jak popatrzymy w tej chwili, jest to połączenie i łączenie wielu, wielu zdarzeń. Jedne następują po drugich i wszystkie na siebie wpływają, więc kolejne wystąpienie, w którym Małgosia mówiła, Małgorzata Hajto, o potrzebach adaptacji, o planach adaptacji i o tym, że miasta nie mają wyjścia i nie tylko miasta, my wszyscy nie mamy wyjścia, musimy się adaptować, musimy próbować stworzyć miasta odporne na to wszystko, co się dzieje, z drugiej strony miasta zaadaptowane, wzmacniać potencjał, wykorzystywać zasoby ludzkie, konsultacje społeczne i ludzi, to co mogą wnieść, żeby rzeczywiście miasta lepiej się przygotowały i adaptowały do zmieniających się warunków, do tego, co dzieje się w klimacie. Później Ewelina bardzo ładnie nam pokazała, jak wpływają, ile kosztują straty, jak musimy ponosić naprawdę duże nakłady na usuwanie skutków katastrof, tego wszystkiego, co się dzieje, a przecież możemy te pieniądze wydać na właśnie adaptację, na przygotowanie i ten pieniądz ma wtedy zupełnie inną wartość, zupełnie inaczej to wygląda. Niestety powiem, że w dalszym ciągu nie mamy jeszcze pana profesora, więc ja bardzo proszę o cierpliwość, dosłownie chwilę, mam nadzieję, że uda się zaraz panu profesorowi dołączyć. To ja w tym czasie bym chciała tylko powiedzieć, że jeżeli państwo macie ochotę zadać pytania na czacie, to bardzo proszę, dedykując do którego wystąpienia,
To pytanie jest skierowane. Proszę na czacie zapisywać. Jeżeli nie uda się odpowiedzieć dzisiaj, będą udzielane odpowiedzi na czacie, bo na czacie konferencja trwa dzisiaj praktycznie cały dzień, więc zachęcam do korzystania z tej formy komunikacji. Ponadto, ponieważ pojawiają się pytania dotyczące umożliwienia skorzystania z tych materiałów, to tak jak już było w odpowiedzi, mamy nadzieję, że jak najszybciej, w przeciągu 2 tygodni uda się te wszystkie wystąpienia, konferencje, prezentacje, wykłady i dyskusje odpowiednio przygotować i na stronie Klimada 2.0 zamieścić. Ja zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zaglądać na stronę naszego projektu, którego długą nazwę mówiłam na początku, więc nie będę już teraz powtarzać, baza wiedzy i tak dalej, ale w skrócie Klimada 2.0 i jeżeli Państwo chcecie wejść, wystarczy wpisać Klimada 2.0 i w tym momencie będziecie Państwo przekierowani na stronę, gdzie między innymi scenariusze, które pokazywała dr Stróżewska, są. One oczywiście, nowe wskaźniki są liczone, więc ta strona będzie rozbudowywana, ale już dzisiaj to, co pani doktor pokazywała, Państwo tam znajdziecie, łącznie z krótkim, skróconym raportem, łącznie z zasadą odczytywania, więc możecie Państwo z tego korzystać, porównywania danych, wyników. Również ta część prawna, bo konferencja jest w ramach zadania tego prawnego, to na stronie Klimata 2.0 znajdziecie Państwo centrum prawne, tam są i orzeczenia, tam są analizy, tam jest prawo, więc też zachęcam do tego, żeby z tej części prawnej także korzystać. Proszę Państwa, ponieważ w tym momencie nadal jeszcze nie mamy połączonego pana profesora Mirosława Miętusa, to ja bym proponowała, żebyśmy wykorzystali ten czas jeszcze na tych kilka pytań, które się pojawiło, bo tutaj zwłaszcza widzę, że pojawiły się pytania do kolegów z poprzedniej prezentacji, do Roberta i do Macieja, więc spróbujemy w tej chwili, Maciej tutaj z powrotem zajmie miejsce i spróbuję udzielić odpowiedzi na te pytania, które pojawiły się w tej części prezentacji przede mną, więc zapraszam tutaj Macieja. Dziękuję bardzo za pytania do naszej prezentacji, do naszej analizy. Więc może zacznę od pytania numer 2, czyli o to, czy analizowaliśmy skutki wprowadzenia innego mechanizmu ceny na granicach Unii Europejskiej uzależnionego od wielkości emisji, na przykład w oparciu o włączenie importerów do ETS-u. Tak więc sama analiza nie zawierała takich projekcji, nie przedstawiliśmy tych projekcji, nie analizowaliśmy dogłębnie tego mechanizmu, natomiast chciałbym zaznaczyć, że kluczowe jest dla naszej analizy to, że jak gdyby skutki ekonomiczne zarówno jednego, jak i drugiego ujęcia, to znaczy takiego podatku granicznego podobnego do cła, jak i włączenia importerów do ETS-u, skutki ekonomiczne powinny być podobne. Czyli wnioski jakościowe co do zasady nie powinny być się istotnie różnić, natomiast wiadomo, że w zależności od stopnia obciążenia importerów te skutki ilościowe mogą być trochę inne. Drugie pytanie dotyczyło źródła danych o emisjach, jakie wykorzystywane były w naszej analizie. No tutaj konkretnie pytanie jest o źródło danych z roku bazowego 1990. Akurat jeżeli chodzi o ten rok, to praktycznie go nie wykorzystywaliśmy. No on nam posłużył jedynie do określenia celów redukcyjnych i emisje, i posłużyliśmy się
wartościami emisji raportowanymi przez państwa Unii Europejskiej i państwa członkowskie, w tym Polskę. Ale waszą informacją z punktu widzenia wykorzystanych źródeł danych jest to, że model równowagi ogólnej, na którym oparte zostały obliczenia, wykorzystuje tablice przepływów międzygałęziowych i te tablice przepływów, do tych tablic przepływów międzygałęziowych, które stanowią tak jakby obraz gospodarki w przyszłości, w tym przypadku rokiem kluczowym dla nas był rok 2030, do tych tablic są dołączone również wielkości emisji powiązane ze zużyciem paliw i wielkości zużycia energii ogółem i te dane, te kluczowe dane, to źródłem tych danych była Centrum Wspólnych Badań Komisji Europejskiej. Publikacja pochodziła z 2018 roku i jest ona publicznie dostępna. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wyczerpałem pytania. Proszę Państwa, udało się. Pan profesor Mirosław Miętus jest już z nami, więc mam nadzieję, że teraz bez problemu uda nam się wrócić już do naszej prezentacji. Bardzo się cieszę, że wszystko się udało, więc zagrożenia związane ze współczesną zmianą klimatu na obszarze Polski, potrzeba adaptacji. Panie profesorze, oddaję Panu głos. Dziękuję Pani. Dzień dobry Państwu ponownie. Przepraszam, ale musiałem się po prostu wylogować z systemu i zalogować ponownie, bo system nie reagował na próbę uruchomienia kamery i mikrofonu. Temat, który chcę przedstawić, został już Państwu przedstawiony. Mój wykład będzie zasadniczo o faktach. Ja chcę pokazać, jak w obecnym klimacie pojawiają się zjawiska, które są groźne i że właściwie historia ludzkości to historia adaptacji. Zawarłem na tym slajdzie dwie tezy. Adaptacja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów i adaptacja to nieodzowny element rozwoju cywilizacyjnego. Dalsza część mojego wykładu to będzie jedynie przedstawienie argumentów, które tą tezę, te dwie tezy potwierdzają. Przy czym skupię się oczywiście na okresie najnowszym, okresie instrumentalnych pomiarów, a właściwie okresie od połowy drugiej połowy XX wieku. Na czasach historycznych właściwie nie będę się skupiać. Oczywiście, Państwa, historia, tak jak powiedziałem, rozwój cywilizacyjny to umiejętność adaptacji. Te dwa rysunki właściwie to obrazują. Człowiek pierwotny ubrał się nie dlatego, że miał poczucie wstydu, a dlatego, że było mu chłodno, a więc adoptował się do warunków, schował się do jaskini, to również adoptował. Adoptował się przed deszczem, adoptował się również przed zagrożeniami związanymi z dzikimi zwierzętami. Później zaczął budować prymitywne domy. To również wynikało z konieczności adaptacji i dostosowania się. Ta adaptacja była szybsza wtedy, kiedy warunki zewnętrzne do tego sprzyjały, była wolniejsza, kiedy było dużo trudniej z punktu widzenia środowiskowego. Jeżeli spojrzymy na informacje o ekstremalnych zdarzeniach, które wystąpiły od początku XX wieku, to otrzymujemy informację, którą można sobie pobrać z jednego ze światowych centrów. To jest liczba zdarzeń katastrof naturalnych, czyli zdarzeń naturalnych, które związane były ze stratą. Widać na niej wyraźnie, że ta liczba gwałtownie wzrasta. Ten wzrost zaczyna się od drugiej połowy XX wieku, osiągając swoje maksimum w pierwszej pentadzie obecnego stulecia. Przy czym od razu należy tutaj powiedzieć, że informacja o liczbie katastrof w pierwszej połowie XX wieku to jest liczba ciemna, a mianowicie z całą pewnością nie mamy pełnej wiedzy o wszystkich katastrofach, które wystąpiły w tym czasie na świecie, a to dlatego, że wcześniej komunikacja była inna, sposób wymiany informacji dużo wolniejszy, mniej sprawny i trzeba dotrzeć dzisiaj na miejsce, znaleźć artefakty, które potwierdzają fakt wystąpienia zjawiska naturalnego o charakterze katastrofy
aby go udokumentować i on do takiej bazy trafił. Tak więc przed nami jest oczywiście pewien czas potrzebny, aby ten okres uzupełnić i poprawić jakość informacji. W Polsce występują liczne zjawiska naturalne o charakterze ekstremalnym, które powodują najróżniejsze szkody. Zacznę swoją prezentację od zjawiska, o którego występowaniu przed rokiem 90 niewiele wiedzieliśmy, co znowu powiem, nie oznacza, że takie zjawiska nie występowały, ale wcześniejszy system nie akceptował takich sytuacji, w których podawano by informacje burzące porządek publiczny i zaufanie społeczeństwa do władzy. W związku z tym wszelkie informacje o katastrofach naturalnych w małej skali były skrzętnie ukrywane, ba nawet do Instytutu Meteorologii takie raporty o niektórych zjawiskach nie spływały, bo nie było takiego systemu raportowania. Raportowano o gradzie, raportowano o nawalnym deszczu w sposób bardzo tradycyjny, taki jak pod koniec XIX wieku, a więc wysyłając odpowiednią kartkę pocztową, która była wolna od opłaty. Każdy sołtys dysponował takimi kartkami i w przypadku wystąpienia na terenie jego sołectwa zjawisk wyszczególnionych w katalogu miał obowiązek wysłać kartkę na koszt instytutu do instytutu i to było archiwizowane. Zjawiska związane z wiatrem nigdy nie były raportowane. To jest przypadek z 2012 roku, a więc już po rozpoczęciu monitorowania zjawiska występowania trąb powietrznych. Przypadek trąby powietrznej, która wystąpiła na Pomorzu, a zatem poza głównym szlakiem trąb powietrznych w Polsce, bardzo krótko trwający, bo niespełna godzinę, przy czym trąba powietrzna miała dwie styczności w ciągu tego okresu z lądem. Przeszła mniej więcej 38 km po lądzie w pierwszej fazie i 19 km po lądzie w drugiej fazie występowania tego zjawiska. Średnia prędkość przemieszczania się to 82 km na godzinę. Skutki widzimy tutaj na dwóch ilustracjach zaczerpniętych z publikatorów. W mojej prezentacji będą ogólnodostępne materiały, które można spokojnie znaleźć w wielu źródłach. Ja wskazuję te, z których tutaj zostały one w moim przypadku zaczerpnięte. W 90 roku liczba trąb powietrznych raportowanych w Polsce była jedna. W 2018, bo takimi danymi, takie dane mogłem sprawdzić ostatnio, to jest ponad 120 przypadków. Proszę Państwa, trąby powietrzne kojarzą nam się z ciepłą porą roku, bo trąba powietrzna to nic innego jak tornado, tylko o małej skali, ale oto w 2019 roku w marcu zanotowaliśmy pierwszą trąbę powietrzną na początku wiosny, kiedy zasadniczo rzecz biorąc ich występowanie jest bardzo mało prawdopodobne. Jest to zdjęcie wykonane przez kierowcę samochodu, który spotkał to na trasie S7, nieco na południe od Warszawy. Zadziwia data. Tak jak burze pojawiają się już w lutym, tak trąby powietrzne pojawiają się w marcu. To jest związane bez wątpienia z faktem ocieplenia. Kolejny przypadek, który zaczął się jak trąba, później przyjął niestety postać nieco inną, to jest huragan, który przeszedł, huragan, termin może nadwyrost z punktu widzenia meteorologicznego, ale użyjmy takiego określenia, który przeszedł nad północną Wielkopolską i Pomorzem Środkowym i południowym Środkowym Pomorzem w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017. To są zdjęcia z rejonu Pomorza. To samodzielne po prawej części to zdjęcie z Rytla, które zasłynęło samoorganizacją społeczności przystępującej natychmiastowo do usuwania skutków. No i dwa inne zdjęcia z Pomorza, w tym z Suszka, gdzie doszło do najbardziej tragicznych wydarzeń związanych z tym zjawiskiem ekstremalnym, a mianowicie drzewa zwaliły się na obóz harcerski i były ofiary śmiertelne. Największe straty to oczywiście straty w infrastrukturze i straty w zasobach leśnych.
liczba czy wielkość, pojemność, objętość drzewa, drewna, które wtedy uległo zniszczeniu, wielokrotnie przekroczyła ilość drewna pozyskiwanego przez Lasy Państwowe w ciągu kilkudziesięciu lat. A kolejne zjawisko ekstremalne, które trwało bardzo krótko, a jego skutki były długotrwałe i niezwykle kosztowne, to jest tak zwana szybka powódź miejska, która miała miejsce w pierwszych dniach lipca 2001 roku. Ucierpiał Gdańsk, ucierpiała część Gdańska, w tym Dolne Miasto, teren historyczny. To zdjęcie przedstawia wjazd od strony Warszawy koleją do Gdańska, widać budynek dworca po prawej stronie w oddali. W tym miejscu, w którym wykonano zdjęcie, dzisiaj znajduje się nowo wybudowana stacja Gdańsk-Śródmieście. Wszystko było kompletnie zalane. Straty były olbrzymie, niemniej wyciągnięto z tego wnioski. Rozbudowano małą retencję, wybudowano zbiorniki retencyjne na wyższych tarasach miasta. Dzisiaj odporność Gdańska na tego typu zjawiska jest dużo wyższa, co nie oznacza, że jest absolutna, bo w 2016 roku gwałtowne opady pokazały, że system jest jeszcze niewystarczający. Na jednym z zbiorników retencyjnych nastąpiło takie wypełnienie jego, że woda przelała się i został zalany fragment miasta. Kolejny przykład szybkiej powodzi miejskiej to zdarzenie z 29 czerwca 2009 roku. To jest zdjęcie radarowe z okolic Warszawy. Widać tutaj na bardzo szczegółowej analizie, że występują takie komórki, takie piksele, w których wielkość opadu jest szacowana na ponad 150 mm na godzinę. Efekt tego zdarzenia warszawiacy doświadczają, czy podobnych doświadczają bardzo często. O tak wyglądało miasto. To są zdjęcia przedstawiające skutki tego opadu. To było niedzielne popołudnie, gdzieś opady zaczęły się koło 18 wieczorem. Ale konsekwencje są znane i w innych miejscach. To jest przykład basenu toruńskiego, jak ktoś to z radością nazwał. Fragment trasy toruńskiej, która nieraz jest zalewana w wyniku gwałtownych opadów deszczu. To wskazuje zapewne na to, że w budowie infrastruktury drogowej i odwodnieniowej popełniono pewien błąd w planowaniu jej. Nie przewidziano opadów ekstremalnych o określonej wysokości, jak również wskazuje na to, że trzeba podjąć działania uodparniające, które mają charakter działań adaptacyjnych. Kolejne zdarzenie związane z opadami, ale teraz z opadami bardzo rozległymi. To jest zdarzenie z 2010 roku. To jest ostatnia wielka, rozległa powódź, jaka w Polsce wydarzyła się. Kolejne, które wystąpiły w całej drugiej dekadzie, nie były tak rozległe i tak kosztowne. W maju mieliśmy do czynienia z dwoma falami opadów. Jedna fala opadów z 15 na 20 maja. To jest ta fala, gdzie mamy przedstawioną skumulowaną sumę opadów. Tutaj w miejscu, gdzie wystąpiły największe opady, wysokość opadów sięgała 500 mm w ciągu tego epizodu pięciodniowego. Druga fala opadów wystąpiła zaledwie po kilkunastu dniach, przy czym centrum opadów było przesunięte ponad 100 km na wschód i opady były jednak nieco niższe. Po prawej stronie mamy dwie mapy, które pokazują rozkład przestrzenny sumy opadów w maju 2010 roku na obszarze całej Polski oraz anomalie, które widać, że w miejscach, gdzie wystąpiły największe opady, przekroczenie normy wieloletniej, 30-letniej było kilkukrotne. Konsekwencją tego oczywiście była powódź na dolnej i środkowej, w górnej i środkowej Wiśle. Na dolnej Wiśle nie było powodzi, ale to było też efektem przerwania wałów w pewnym miejscu. Tutaj jest zdjęcie, które pokazuje sytuację na Wiśle w miejscu jednej z przepraw promowych, zdjęcie z 6 czerwca, czyli już wtedy, kiedy przechodziła druga fala powodziowa Wisłą i zdjęcie tego samego miejsca zrobione w październiku, które pokazuje, dokąd woda dochodziła w fali w momencie maksymalnej kulminacji. A to rok 2011,
Wszystkim pewno dobrze ten rok utkwił w pamięci, bowiem jest to rok, w którym wody w Warszawie, w Wiśle było tyle, że w wielu miejscach można było wejść w kaloszach. No a dlaczego to pamiętamy? Pewno nie dlatego, że w kaloszach wchodziliśmy, a dlatego, że znaleziono na dnie Wisły całą masę artefaktów, które w czasie potopu szwedzkiego zrabowano i w barkach chciano wywieźć Wisłą do Gdańska, no ale niestety nie wszystkie z barek wypłynęły, część utonęła i stąd mogliśmy część artefaktów odzyskać. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, 2010 niezwykle rozległa powódź, 2011, a więc po roku mniej więcej, no troszeczkę więcej, mamy bardzo, bardzo uciążliwą suszę, co pokazuje dużą wrażliwość systemu hydrologicznego Polski na zmienność warunków meteorologicznych oraz wskazuje na potrzebę adaptacji w zakresie gospodarki wodnej. Potrzebujemy zbiorników, które sensownie zarządzają wodą opadową i takiego systemu, który nie prowadzi do tego, że wodę opadową należy, jak jest na jej nadmiar, tylko czym szybciej spławić do Bałtyku, ale również należy ją gromadzić i rozsądnie zarządzać jej spływem. Rok 2019, lipiec, susza na znacznym obszarze Polski, występują poważne straty. Tu jest przykład takiego dokumentu z gminy Sulejów. Żeby pozostać Was w temacie suszy, to spójrzmy na wykresy. To jest skumulowana suma opadów od roku 2011, a więc po ostatniej wielkiej powodzi, do końca 2020. Tu wybrałem dla prezentacji dwa miejsca, Koło i Rzeszów. Linią czarną zaznaczona jest tak zwana norma, czyli skumulowana suma opadów miesięcznych średnich wartości wieloletnich, a linią czerwoną skumulowana suma opadu od początku 2011 roku. W obu wypadkach widać, że deficyt opadów sięga mniej więcej jednorocznej sumy opadów. Taka jest skala deficytu opadów w wielu miejscach w Polsce. W ciągu 10 lat zgubiliśmy jeden rok opadowy. Inny przykład to z kolei z Wybrzeża. Wezbranie sztormowe. Wezbrania sztormowe nie są niczym nowym i na Wybrzeżu Bałtyckim było wiele wezbrań o niezwykle tragicznym przebiegu, zwłaszcza pierwsze dwie dekady XX wieku były mocno nasycone takimi wydarzeniami, częstokroć tragicznymi, ale to jest wydarzenie z końcówki XX wieku, 4 grudnia 1999 roku. Dlaczego to wybrałem? No przede wszystkim dlatego, żeby powiedzieć, że zjawisko, o którym chcę powiedzieć, miało regionalny co najmniej charakter, a mianowicie sztorm objął cały Bałtyk. Dzień wcześniej, 3 grudnia, runęła w stoczni w Odense w Norwegii suwnica bramowa i analogiczna suwnica 4 grudnia runęła w stoczni Gdynia. Koszt strat, jaki właściciel stoczni Gdynia oszacował, wynosił ówczesnych 20 milionów dolarów. Tutaj mamy zdjęcia, które pokazują sytuację, jaka była w Helu. To jest zdjęcie portu w Helu i zdjęcie miasta. A na wykresie mamy zmianę poziomów morza wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku. Zdaje się zauważyć przekroczenie stanów alarmowych na marografach w Gdańsku i w Helu. Stan alarmowy jest 570 cm, a więc przekroczono ten stan o 30 cm. W późniejszym czasie jeszcze przekroczony on został w Kołobrzegu, ale tu to przekroczenie było znacznie słabsze. Tak się złożyło, że tego dnia ja rzeczywiście nawet po południu byłem na Helu, bowiem w nowo otwieranej stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, popularnym fokarium, które jest doskonale wielu Polakom znane. Nieżyjący już dzisiaj profesor Krzysztof Skóra organizował sesję nagraniową filmu Historia naturalna Ziemi. Rozmawialiśmy tego wieczora w czasie, kiedy woda wdzierała się do stacji przez kanalizację burzową, właśnie o zagrożeniach klimatycznych. Kolejne zagrożenie
niż Ksawery, 6 grudnia 2013 roku. Data o tyle mi utkwiła w pamięci, bo mieliśmy wówczas w Komitecie Badań Morza prezentację właśnie co opublikowanego raportu IPCC pierwszej grupy roboczej, a więc tego, który zajmował się istotą zjawiska i scenariuszami. To jest sytuacja baryczna, widać tutaj bardzo głęboki, rozległy nisz, układ frontów bardzo rozbudowany, szereg frontów wtórnych, zjawisko było bardzo niebezpieczne. Tak wyglądały zdjęcia, ale nie tylko zdjęcia z wybrzeża, bo to są zdjęcia z wybrzeża, a tutaj pozwoliłem sobie dołączyć zdjęcie z Warszawy, ulica Puławska. Cała Polska doświadczyła wtedy oddziaływania jednego niżu, który Niemcy nazwali orkanem. Co następnego dnia w prasie można było znaleźć? Strażacy na terenie całego kraju interweniowali prawie 12,5 tysiąca razy, 26 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu. Trwa usuwanie szkód. W województwie pomorskim pozostaje bez prądu 5 tysięcy gospodarstw. Na 22 miliony złotych straty po orkanie Ksawery w pasie Wybrzeża Środkowego oszacował Urząd Morski w Słupsku. To jest tylko jeden z trzech urzędów morskich, które administrują polskim wybrzeżem i to ten, którego linia brzegowa jest najkrótsza. Kolejny przykład zdarzenia ekstremalnego, o którym zdaje się coraz częściej zapominamy, to są surowe zimy i występujące w związku z tym zagrożenia lodowe. Zdjęcie pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego, przedstawia Port Gdyński, to jest zdjęcie z 20 bodajże 9 albo 30, zimy 29 na 30. Najsurowsza zima wystąpiła na początku lat 30. i wtedy zdolność przesyłowa pracy portu w Gdyni spadła do 20% swojej mocy, a jak podają statystyki ekonomiczne, 80% polskiego eksportu i importu szła przez tenże właśnie port. To pokazuje, jak wrażliwy był system ekonomiczny, gospodarczy Polski na warunki klimatyczne. Utrudnienia żeglugowe w jednym porcie mogły doprowadzić do poważnych tarapatów na obszarze całego kraju. Pozostaniemy w zjawiskach lodowych. To jest zdjęcie 69 roku. Kiedy statek MS Batory przycumowany do falochronu awanportu w Gdyni wskutek gwałtownego pogorszenia się pogody, spadku temperatury i oblodzenia zaczął się przechylać i groziło to zniszczeniem statku i falochronu. Udało się ten statek w rezultacie wypoziomować, ale było to zjawisko niezwykle trudne. Tego typu zjawiska zdarzają się rzadko, ale trzeba o nich pamiętać, bo ich konsekwencje są daleko idąc. To jest nie tylko zlodzony statek, wywrócony, zablokowany port, ale to są również zniszczenia inne w infrastrukturze komunalnej, które mogą się zdarzyć, jak zniszczone ciepłociągi, rurociągi dostarczające wodę. To w dużych aglomeracjach miejskich grozi kryzysem. Zima 2009-2010, jedna z najchłodniejszych, jaka wystąpiła w XXI wieku, choć nie najchłodniejsza, ale taka, która była niezwykle obfita śnieg. Wiele osób pamięta ją jako zima, w której wystąpiła poważna awaria systemu przesyłowego energii elektrycznej, głównie w południowej Polsce. Operatorzy do dnia dzisiejszego chyba jeszcze ze sprawami sądowymi spotykają się z odbiorcami. Straty były niezwykle dotkliwe. Zima może nie bardzo sroga, ale za to bardzo śnieżna. Niesłusznie nazwana zimą stulecia, bo były w XX wieku zimy i dużo bardziej srogie, ale cechowało ją to, że w ciągu zaledwie jednej doby rzeczywistość nasza zmieniła się diametralnie. Polska została zasypana. Zdjęcie po lewej stronie u góry przedstawia trasę katowicką, tak, czy tak zwaną Gierkówkę. Wszystko zamarło, utknęło w śniegu, a zdjęcie po prawej stronie na dole przedstawia z kolei zasypane torowisko i pociąg, który utknął i który trzeba było odkopać. Jak było dużo śniegu, obrazuje
człowiek, który stoi przy ścianie śniegu z ręką podniesioną do góry. No, żebyśmy nie zapomnieli o śniegu, to zdjęcie z 2014, ta zima była już łagodna, ale na południowo-wschodniej Polsce sypnęło głównie śniegiem. Efekt jest taki, jak widzimy na tych zdjęciach. Każdy z nas ma świadomość, że taki znak jest zainstalowany, zamontowany na wysokości co około 1,80 m, jego dolna krawędź, w związku z tym mieliśmy tutaj śniegu bardzo sporo. Znaczna część tego obszaru, ziemia zamojska i na południowy wschód od, była wtedy przysypana śniegiem, istniały problemy komunikacyjne i istniały problemy w zaopatrzeniu ludności, zarówno w żywność, jak i w dostępie do świadczeń medycznych. Okazało się, że nie mamy środków transportu, którymi możemy dotrzeć do tak zasypanych siedlisk ludzkich. Z pomocą przyszły Wojska Ochrony Pogranicza, które wykorzystywały pojazdy śnieżne. No, a administracja centralna po kilku dniach zdecydowała o przesłaniu w ten rejon pługów wirnikowych, które uporządkowały sytuację, no i później zmieniająca się pogoda pomogła, przyspieszyła wyjście nam z tego kataklizmu. Kwiecień 2008, to już właściwie zima. Zdjęcia są autentyczne z okolic Szczecina. Gwałtowny opad marznącego deszczu, a później śniegu, spowodował zerwanie linii energetycznych. Szczecin, kilkuset tysięczne miasto, stanęło wobec zagrożenia, jakim jest brak energii. Stanęły szpitale, stanęły szkoły, stanęły stacje benzynowe, nie można było sprzedać benzyny, nie było jak zapłacić za zakupy. Niestety dostarczyciel energii nie był w stanie wjechać w grunt, w okolice miejsca szkody i ją szybko usunąć, bowiem okazało się, że grunt jest w gruncie rzeczy dość wilgotny i ciężki, a brakuje odpowiedniego sprzętu i początkowo zostawiono zasilanie od strony niemieckiej. Dopiero po kilku tygodniach przywrócono zasilanie z polskiego systemu energetycznego. Półwysep Helski. Te dwa zdjęcia pokazują, zwłaszcza to górne po lewej stronie, jak ładny jest ten półwysep. No to drugie pokazuje, co na półwyspie się dzieje, czyli dzikie inwestycje o charakterze bardziej trwałych czy mniej trwałych budowli. To są głównie kempingi czy tak zwane apartamentowce. Ten teren jest w okresie lata chętnie odwiedzany przez turystów. Ludzi jest tak dużo, że czasami trudno jest przejechać spokojnie samochodem. Na początku, w latach 2011-2013 realizowaliśmy projekt Tezeusz. To był paneuropejski projekt, a więc był to projekt, w którym uczestniczyły również kraje spoza Unii Europejskiej i case study dotyczące zagrożeń odmorskich były rozrzucone po całym globie. Jednym z obszarów poligonowych był obszar zaznaczony na mapie, wewnętrzna część Zatoki Puckiej u nasady Półwyspu Helskiego. Modelowaliśmy wezbranie sztormowe oraz zmianę linii brzegowej z uwzględnieniem budowy geologicznej Półwyspu. Scenariusze są na okres, wykonano na początek drugiej połowy XXI wieku, czyli mniej więcej po tym momencie, kiedy ścieżki, dzisiaj ścieżki 4,5 i 8,5, a wcześniej scenariusz A1B i business as usual gwałtownie się rozchodziły. Państwa, przede wszystkim tak, wysokość wezbrania sztormowego to jest 734 cm, to jest 2,30 powyżej stanu średniego, powyżej poziomu średniego. Zmiana linii brzegowej, nowa linia brzegowa zaznaczona jest linią bordową, z tego dość szerokiego tutaj obszaru pozostaje wąski pasek, który jest dodatkowo w miejscach zaznaczonych tutaj liniami prostymi przecięty, czyli mamy półwysep podzielony. Tutaj również zabiera znaczną część terenu
z rejonu Władysławowa. Miasto również znajduje się, jest częściowo zniszczone. Drugi przykład to jest zagrożenie miasta Gdańska. To są wyniki z pracy doktorskiej, którą zrealizowała pod moim kierunkiem pani dr Katarzyna Marosz na Uniwersytecie Gdańskim. Mamy informację tutaj taką bardzo skrótowo podaną, a mianowicie prawdopodobieństwo, wysokość wezbrania sztormowego z określonym prawdopodobieństwem wystąpienia, że prawie 6,47 z prawdopodobieństwem 1% i scenariusze dla ścieżki 4,5 wezbrania sztormowego, dla wystąpienia wezbrania sztormowego z prawdopodobieństwem 2% i z prawdopodobieństwem 1% dla okresu 46-65 i 81-2010. W pierwszym przypadku skupmy się na 1-procentowych wartościach. Wzrost, taka wysokość takiego wezbrania to jest 1,67 m. W przypadku końca XXI wieku to jest 1,97. W stosunku do Tezeusza nie uwzględniliśmy tutaj falowania. Jak wygląda miasto Gdańsk w tym scenariuszu? No, w przypadku połowy XXI wieku to wezbranie rzędu 1,60 m nie powoduje właściwie żadnych strat. Zalewane są tutaj nieznaczne obszary plażowe dzisiaj. Ale w przypadku końca XXI wieku wezbranie o prawdopodobieństwo przewyższenia 1 metr powoduje, że woda wdziera się w te obszary miasta, które są ciemnozielone. W scenariuszu 8,5 sytuacja jest dużo gorsza. To pokazuje, jaka jest skala zagrożenia. Nie uwzględnia to wielu, ten scenariusz nie uwzględnia pewnych rzeczy, a mianowicie nie uwzględnia tak zwanej infrastruktury podziemnej, która może spowodować, że wody zbierające się od strony morskiej mogą się przemieszczać dużo dalej i wybijać w innych odosobnionych miejscach. Nie uwzględnia również tego, że miasto nie jest równo reaguje na wodę. Są obszary asfaltowe, które tak reagują, a są obszary zielone czy nie wypełnione betonem, które będą reagowały nieco inaczej. Niemniej skala zagrożenia jest na pewno odzwierciedlona z dużą wiarygodnością. To wszystko wpisuje się w coś, co my znamy od lat, bo to jest trzeci raport IPCC i to jest tylko przypadek dla temperatury, ale on doskonale pokazuje istotę współczesnego globalnego ocieplenia, współczesnej zmiany klimatu. W obecnym klimacie, czy w klimacie przed wystąpieniem zmiany, funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu temperatury jest opisana dzwonem Gaussa i ma taką postać. W warunkach cieplejszych, w przypadku, kiedy średnia tylko się zmienia, ten rozkład się przesuwa. Wówczas właściwie mamy zdecydowanie mniej przypadków chłodu, mamy więcej przypadków ciepłej pogody i więcej przypadków ekstremalnie gorącej pogody. Jeżeli zwiększy się tylko wariancja, a nie zmieni się średnia, no to poszerzają się ogony i w ten sposób wzrasta nam prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno tych ciepłych i gorących pogód, jak również tych zimnych i bardzo zimnych. No ale zjawisko zmiany klimatu jest zjawiskiem, które łączy obydwa procesy. W związku z tym nowa funkcja gęstości prawdopodobieństwa może wyglądać tak. Mamy ekstremalnie dużo pogód ciepłych i wszystkich zjawisk związanych z pogodą ciepłą. Gorących i wszystkich zjawisk związanych z pogodą gorącą. Przecież chcę powiedzieć, że gorące tutaj jest rozumiane jako pogoda, w której temperatura przekracza wartość kwantylową, określoną przez próg, rząd kwantyla, a nie przez próg 30 stopni, co w Polsce jest może typowe, ale ogranicza bardzo porównanie wyników z innymi krajami, bo 30 stopni dzisiaj w Skandynawii, zwłaszcza w Finlandii czy północnej Szwecji jest bardzo abstrakcyjne, a jest wartością, która nie budzi strachu w Grecji, Hiszpanii czy we Włoszech. No ale niestety, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ciągle nie znika nam prawdopodobieństwo wystąpienia chłodnej pogody. Będzie ich mniej, ale ciągle pozostaną. I to jest ta realizacja klimatu, która będzie funkcjonowała mniej więcej do tego momentu, póki koncentracja gazów cieplarnianych, czy to realizowana według ścieżki RCP 4,5 czy 8,5, będzie bardzo blisko siebie. Jak się zaczną rozchodzić, to dopiero będziemy mogli mówić, że będziemy mieli do czynienia z takim przypadkiem.
Póki one się nie zaczną rozchodzić, nie możemy zapominać o tym, że tego typu zjawiska występują. Ja o tym mówię świadomie, dlatego że wielokrotnie mówiąc o globalnym ociepleniu, wnoszę taki punkt otrzeźwienia dla wielu, którzy mówią, no tak, będzie coraz cieplej, w związku z tym będzie tylko coraz cieplej. I zapomina się o tym, że zima może przyjść, nawet krótkotrwała jak dzisiaj, i pomorze stało 5 stycznia od Grudziądza do Gdańska. Autostrada była kompletnie zablokowana, korek miał 70 km, no bo ktoś zapomniał, że potrzeba pługi, ale zresztą Trójmiasto na górnych tarasach tak samo było zablokowane. I dzisiaj dziwią wszystkich temperatury rzędu minus 20 w nocy, czy 28, jakie wczorajszej nocy wystąpiły w północnej i w północno-wschodniej Polsce. Kończąc, właściwie zbliżając się do końca, chcę przytoczyć wyniki takiego projektu, który realizowano w Wielkiej Brytanii. Dotyczył zejść śmiertelnych w okresie zimy. Chcę powiedzieć, że w Polsce co roku w okresie zimy umiera około 300 osób i to jest wartość pewna, bo śmierć z powodu wychłodzenia jest notowana w taki sposób. Nie ma natomiast przy dokładnej statystyk dotyczących zejść śmiertelnych z powodu przegrzania organizmu. Tutaj pojawiają się inne konsekwencje i często jest to notowane w inny sposób. Konkluzja jest taka. Niestety, pomimo że klimat się ociepli, na wyjściach na Wyspach Brytyjskich liczba zejść śmiertelnych w okresie występowania chłodnej pogody wcale się nie zmniejszy. I to, proszę Państwa, powinniśmy pamiętać, jak również powinniśmy pamiętać, że takie obrazki mogą być częstsze w naszym krajobrazie, a jest to obrazek autentycznie prawdziwy. Wystąpiła taka sytuacja u nas na Pomorzu. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za niesamowicie ciekawy wykład. Ja myślę, że to wcale nie chodzi o to, że jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, ale nic tak do osób nie przemawia, jak faktycznie pokazanie na zdjęciach z odpowiednim komentarzem, tak jak pan profesor to zrobił, pokazanie tego, co może się zdarzyć, co już się zdarza i jak to wygląda na przestrzeni lat. Także ogromny ukłon pan profesor Mirosław Mięcuc z IMGW przedstawił ostatnią prezentację w sesji pierwszej, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście, proszę Państwa, ona też będzie dostępna. To jest niesamowicie interesujący materiał zebrany na przestrzeni lat, który naprawdę do nas przemawia, także duży ukłon. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze Pani pozwoli mi powiedzieć dwa słowa. Chciałem dodać, proszę Państwa, w przyszłym tygodniu opublikujemy raport o stanie systemu klimatycznego Polski w roku 2020. Będzie on dostępny na stronie Instytutu Meteorologii. Najprawdopodobniej na stronie klimat.imgw.pl, gdzie również zapraszam, bo jest tam cała masa analiz klimatycznych z uwzględnieniem ryzyk występowania. Jest to stosunkowo nowy portal, który jest rozwijany od kilku miesięcy i zawiera bardzo dużo informacji o klimacie Polski. Dziękuję. Proszę Państwa, za słowa pana profesora, ja również zachęcam, że odwiedzać stronę również IMGW, tak jak stronę klimatu, tam naprawdę na jednej i drugiej stronie można znaleźć bardzo dużo informacji dotyczących zmian klimatu. Proszę Państwa, ja chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za sesję pierwszą. Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska, miałam przyjemność z Państwem być w tej sesji pierwszej. W tej chwili mikrofon przejmie pan profesor Cezary Nik z UPSW i pan profesor będzie prowadził sesję drugą, zmiany klimatu w świetle prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej i państw członkowskich, kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie zmian klimatu, a poza prowadzeniem pan profesor zainauguruje tą sesję swoim wykładem Związanie Unii Europejskiej międzynarodowym prawem zmian klimatu i jego konsekwencje prawne. Ja jeszcze raz Państwu dziękuję i przekazuję mikrofon panu profesorowi. Dziękuję bardzo.